Myślę, drodzy Państwo, że możemy już zaczynać. Jeszcze kolejne osoby będą zapewne dołączały do naszego spotkania. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim, przedświątecznym spotkaniu otwartym w ramach naszego cyklu wykładu pod tytułem Dane są wszędzie, organizowanego przez Koło Naukowe Analizy Danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie oraz ciepły odzew po ostatnim spotkaniu z dr Małgorzatą Snarską, która opowiadała o data science w ekonomii i finansach. A dzisiaj sztuczna inteligencja, nowy przełom w dziejach cyfrowego świata. Serdecznie witam naszego dzisiejszego prelegenta, doktora Leszka Bukowskiego, który opowie co nieco o tej tematyce jakże aktualnej i zwyczajnie interesującej. Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do obserwowania mediów społecznościowych oraz strony Koła Naukowego Analizy Danych, aby być na bieżąco nie tylko z tym naszym cyklem wykładów, ale również naszą codzienną działalnością. W kwestii organizacyjnej do tego spotkania dołączona jest sekcja Q&A. Jeżeli ktoś z Państwa miałby w trakcie wykładu, w trakcie spotkania pytanie do naszego prelegenta, prosimy o zadawanie, o napisanie go właśnie w tej sekcji. Nie przedłużając, oddaję głos naszemu prelegentowi. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło tutaj być dzisiaj gościem. Proszę Państwa, dosłownie kilka słów o mnie. Ja z wykształcenia jestem filozofem. Zrobiłem doktorat na Uniwersytecie Warszawskim z filozofii. Natomiast moje podejście do problemów filozoficznych zawsze było dość ścisłe, to znaczy ja bardzo lubiłem logikę i interesowałem się logiką, która tak fachowo nazywa się logiką deontyczną, to jest logika powinności, to już jest taka logika symboliczna, bardzo już tak naprawdę zmatematyzowana i stąd ja nigdy, proszę Państwa, nie odnajdywałem się w tym jakimś takim podziale na tak zwane umysły ścisłe i humanistyczne. W ogóle uważam, że nie wiem, ten podział mi się wydaje gdzieś tam w naszej cywilizacji, a od XIX wieku funkcjonuje, że są podobno ludzie, którzy mają takie umysły humanistyczne oraz tacy, którzy mają umysły ścisłe. Natomiast od tego czasu mam wrażenie, zaczęła się też jakaś taka przepowiednia, że nasza cywilizacja upada i się kończy. Także niestety ten rozdział tak zwanych umysłów ścisłych od humanistycznych sprawił, że do filozofii, no i w ogóle do nauki bardzo dużo takiego, można powiedzieć, bezsensownego gadania się przedostało. Ja się bardziej wzoruję na takich klasycznych przykładach, jak chociażby, nie wiem, Leibniz, zobaczcie, no zostawił po sobie wspaniałą spuściznę filozoficzną, ale i matematyczną. Także kiedyś tak nie było. Oczywiście dzisiaj specjalizacja jest dużo większa. Natomiast, tak jak mówię, uważam, że to rozróżnienie na tak zwane umysły ścisłe i humanistyczne jest bardzo, bardzo szkodliwe. No i tak się złożyło, różne takie moje, powiedzmy, meandry życiowe sprawiły, że zacząłem pracować po moim doktoracie w polsko-japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Ja tam prowadziłem wykłady na temat analizy sieci, analizy grafów. Wtedy to był moment, kiedy, no, powiedzmy, sieci społecznościowe bardzo zaczęły się rozwijać i zaczęły wpływać w ogóle na nasze życie. No i potrzebna była jakaś taka analiza i się okazało, że analiza grafów bardzo dobrze tutaj na przykład pokazuje, jak jakaś informacja może dochodzić do dyfuzji jakiejś takiej informacji w sieciach. No i to, można powiedzieć, to był moment, kiedy ja wszedłem tak bardziej w świat informatyczny. Zacząłem programować, najpierw w języku R, później w Pythonie. Tutaj mieliśmy już okazję chwilę jeszcze przed spotkaniem porozmawiać właśnie. No ja jestem Pythonistą, ja zdecydowanie z tych dwóch języków programowania R kontra Python, ja wybieram Pythona, ale tak jak mówię, zaczynałem od R. I po kilku latach pracy jako wykładowca, no też doszedłem do takiego wniosku, że po pierwsze, uczenie maszynowe to będzie następna duża rzecz, to nie jest tak, że sam zupełnie doszedłem do tego wniosku, raczej zacząłem bardzo skrupulatnie przeglądać no to, co się dzieje, pewne trendy z Doliny Krzemowej. I w tym 2010-2011 roku, proszę Państwa, no, widziałem, że
ci najwięksi z Doliny mówią, że właśnie analiza danych, wtedy jeszcze się o machine learningu tak nie mówiło, mówiło się raczej o data miningu, że to będzie następna duża rzecz, która no, zmieni jakoś i biznes, i w ogóle naukę, no i w ogóle no, cały świat, tak jak internet zmienił w ogóle naszą cywilizację, no to następna rzecz, która będzie takim czynnikiem, no właśnie, to będzie uczenie maszynowe. Tam były, proszę Państwa, już tego pierwsze takie sygnały, chociażby płynące od Google, które zaczęło kupować firmy, których główny produkt był na przykład oparty o jakieś ówczesne, wtedy to był state of the art, algorytm przetwarzania języka naturalnego, czyli w tym 2010, a nawet 2008 pierwsze takie inwestycje duże, no w porównaniu z dzisiejszymi pieniędzmi, jakie są wydawane na sztuczną inteligencję, no, tamte były niewielkie, ale już było widać, że coś się zmienia. Ja poszedłem za tym ciosem, zaryzykowałem, po pewnym czasie opuściłem uczelnię, przez pewien czas nawet z dwoma kolegami z PJWSTK mieliśmy taką własną firmę, no i od tamtego czasu powiedzmy pracuję poza uczelnią. No a dzisiaj tutaj jestem, żeby wam troszkę o tym opowiedzieć, bo to jest jednak, muszę wam szczerze powiedzieć, coś niesłychanego. To znaczy, tak jak mówię, ja wtedy już sobie zdawałem sprawę, że to będzie następna duża rzecz, natomiast wiecie, prędkość, z jaką to się dzieje, jak kwestie związane z uczeniem maszynowym, z budowaniem modeli, weszło w ogóle, powiedzmy, w centrum jakichś takich rozgrywek geostrategicznych, no bo stąd w ogóle, no ja byłem u Wolskiego, tak, no bo ta obecna wojna krzemowa pomiędzy Chinami a USA, ona tak naprawdę to jest wojna o przyszłość, to znaczy kto będzie samowystarczalny w obliczaniu swoich modeli. Dlatego tam się teraz głównie biją o najnowsze procesory GPU produkowane przez NVIDIA. No już można powiedzieć nawet nie GPU, no bo GPU pierwotnie było do przetwarzania grafiki. Dzisiaj NVIDIA w większości zarabia na produkowaniu procesorów do przetwarzania obrazów, do przetwarzania języka. No zarabia po prostu na sztucznej inteligencji. No i dla mnie samego to było zaskoczenie, że powiedzmy to, czym ja się zajmowałem najpierw akademicko, później jakoś tak zawodowo, ale cały czas to było jakoś tak powiedzmy, no trochę to postrzegałem jako niszowe jednak zajęcie, no teraz stanęło jakby w centrum uwagi i dzisiaj, zaraz wam udostępnię moją prezentację, chcę wam właśnie opowiedzieć, o ile u Wolskiego opowiadałem w ogóle, no co tam się dzieje między Chinami i USA, o co one ze sobą tak wojują, dlaczego USA nakładają kolejne embarga na najnowsze układy scalone. A dzisiaj chciałbym bardziej powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego walka o to, kto będzie tworzył za powiedzmy 10 lat najlepsze modele sztucznej inteligencji, dlaczego to jest tak istotne, bo uważam, że my żyjemy w takim momencie przemiany bardzo głębokiej, która zmienia w ogóle jakieś takie podstawy naszej, ale nie tylko naszej, każdej cywilizacji. I pozwolicie Państwo, że teraz już przejdę do prezentacji. Tytuł jest taki, sztuczna inteligencja, inna inteligencja, czyli taka myśl przewodnia, słuchajcie, jest następująca. Zobaczcie, jak czy bo w ogóle idea sztucznej inteligencji, no to powiedzmy, to są lata 50. XX wieku. Może nawet wcześniej już Turing, a więc taki powiedzmy ojciec takiego matematycznego modelu komputera, no on się już nad tym zastanawiał, no czy można stworzyć inteligencję na bazie, dla której bazą będzie maszyna. Nie człowiek, tylko nie białko, o tak bym powiedział, tylko maszyna. Wtedy jeszcze to były komputery, te pierwsze to były komputery lampowe. Dopiero później, kiedy odkryto właściwości krzemu,
zaczęto właśnie budować te procesory krzemowe. Wtedy jeszcze w czasach Turinga było inaczej, no ale on już się nad tym zastanawiał. Jest słynny test Turinga, więc wyobraźcie sobie, że siedzicie przed jakąś kotarą i nie wiecie, czy za tą kotarą ten podmiot, który z wami rozmawia, czy jest maszyną, czy też jest człowiekiem. Zadajecie mu jakieś pytania, prowadzicie z nim rozmowę i otrzymujecie od tego, nazwijmy to, systemu odpowiedzi. Teraz Turing był przekonany, że jeśli osoba rozmawiająca z takim systemem stwierdzi, że po drugiej stronie kotary siedzi człowiek, to znaczy, że a była to maszyna, to znaczy, że zdaliśmy już test Turinga. Przypuszczalnie Państwa współczesne modele, o których tutaj dzisiaj będę mówił, bo ja w ogóle też, ta moja specjalizacja w tej dziedzinie uczenia, w dziedzinie uczenia maszynowego, to jest przetwarzanie języka. Dla mnie język, bo w ogóle filozofia w XX wieku, ta, którą ja się zajmowałem, to jest taka filozofia, która jest przekonana, że największym, takim najważniejszym fenomenem, nad którym trzeba się skupić, to jest język. W ogóle pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku nastąpiła bardzo gwałtowny rozwój logiki matematycznej. Wcześniej przez ponad 2000 lat w zasadzie jedyne, czym dysponowaliśmy, to była logika Arystotelesa, teoria sylogizmów. A tu nagle się okazało, że można pójść dalej i nastąpił taki bardzo dynamiczny rozwój logiki, to zainspirowało wielu filozofów. No ja między innymi w tym nurcie gdzieś się odnajdywałem, czasami nazywanym filozofią analityczną, a więc zajmowałem się właśnie logiką. Tak? No i mamy tam II wojnę światową, powstają pierwsze komputery, pierwsze maszyny liczące. Ale zanim przejdziemy do XX wieku, cofnijmy się trochę w czasie. Chciałbym na coś zwrócić Państwu uwagę. Zobaczcie, kiedyś moja córka mnie zapytała, zadała mi takie pytanie, na które na początku w ogóle nie znałem odpowiedzi. I ona zapytała się mnie o coś takiego: tato, jaka jest różnica między prehistorią a historią ludzkości? Ja nie znałem odpowiedzi w pierwszym momencie na to pytanie, zawsze jakoś tak intuicyjnie używałem tych pojęć, no ale tam sprawdziłem w internecie, no i okazało się, że to rozgraniczenie na prehistorię i historię ludzkości jest związane z pismem. Kiedy mamy już jakieś, powiedzmy, z jakiegoś okresu dziejów ludzkości, powiedzmy, dane właśnie pisane, no to mówimy o historii. Wcześniej mówiliśmy o prehistorii. I teraz zobaczcie, no gdzieś tam 10 tysięcy lat wstecz jest rewolucja agrarna, no a tutaj mamy, słuchajcie, taką tabliczkę zapisaną właśnie pismem klinowym, to jest cywilizacja Sumerów, sumeryjska. Do dzisiaj zresztą, tak jak właśnie moje córki uczyły się historii, no to oczywiście najpierw jest trochę o prehistorii, no ale pierwsza cywilizacja to jest cywilizacja sumeryjska. Przez wiele lat nikt nie potrafił odczytać tego pisma klinowego, dzisiaj przynajmniej częściowo. Nie wiem dokładnie, czy potrafimy wszystko odczytać z tych tabliczek, no ale dużą część. I zobaczcie, to jest na przykład taka tabliczka i co się okazuje? Okazuje się, że na tych tabliczkach Sumerowie co robili? Prowadzili obliczenia. Prowadzili obliczenia, czyli istniała cywilizacja i ona już musiała nawet tych 5000 lat wstecz prowadzić pewne obliczenia. I teraz same tabliczki żadnego algorytmu nie wykonają żadnego obliczenia, ale są czymś w rodzaju pamięci. Tak? W tej tabliczce glinianej utrwalamy gdzieś tam te nasze ideogramy, czy później litery, no i to służy jako pamięć. Ta tabliczka zasycha, no i przetrwała w ogóle do naszych czasów. Ale dla mnie ciekawe jest to, że Sumerowie prowadzili pewne obliczenia. Zobaczcie, oni na przykład tutaj obliczali wypłaty, wtedy podobno te wypłaty były w piwie, że właśnie dla osób pracujących, przywożących jakieś tam plony do spichlerzy sumeryjskich, trzeba było obliczyć, kto ile zarobił.
I teraz to prowadzenie zaście obliczeń było zawsze bardzo ważne dla cywilizacji, ja bym powiedział nawet kluczowe. No bo jeżeli nie mamy żadnej formy, która by nam pozwalała utrwalić pewne dane, tak, na początku, tak jak mówię, to była czysta pamięć, ta tabliczka żadnych obliczeń nie prowadziła, wszystkie obliczenia prowadził człowiek, ludzie prowadzili, ten nasz mózg tutaj zwierzęcy prowadził jakieś obliczenia, myśmy je zapisywali na tabliczkach glinianych. Ale zauważcie jedną rzecz, że już jakiś sposób, zmiana w sposobie przetwarzania danych jest uważana w ogóle w historiografii za jakiś przełomowy moment. Od prehistorii do historii ludzkości przechodzi. No i zobaczcie, tamte lata sobie płyną. Nie wiem, może ktoś wie, co to za maszyna tutaj ta, przynajmniej nie wiem, która to strona jest dla was, moja to jest lewa strona. Ktoś wie, co to jest? Nie ma żadnego odzewu. Słuchajcie, to jest kalkulator Pascala. Tak jak mówiłem wam o tych umysłach ścisłych i humanistycznych, Pascal też pozostawił po sobie spuściznę w postaci tam filozofii takiej wręcz egzystencjalnej, że właśnie jesteśmy tym źródłem trawy, nieskończoność nad nami jest i tak dalej, no ale oprócz tego no on też prowadził badania nad ciśnieniem atmosferycznym i zbudował też kalkulator. On podobno ten kalkulator służył, pomagał w sklepie jego ojca, pomagał wykonywać jakieś obliczenia. A więc zobaczcie, po raz pierwszy, no tak w cudzysłowie po raz pierwszy, bo to prawdopodobnie nie był pierwszy kalkulator, jakieś maszyny liczące, zakładam, chyba kiedyś nawet słyszałem, że już w starożytności były konstruowane. Natomiast zauważcie, tutaj jakby poszliśmy o krok dalej, już nie tylko właśnie, nie wiem, utrwalaliśmy, no bo tam pokazywałem wam tabliczki gliniane, tak? No ale czas sobie płynie, pojawia się papier, pojawia się druk. Zauważcie, bo te momenty, kiedy następuje jakaś zasadnicza zmiana w przetwarzaniu danych, one są uważane za takie momenty przełomowe. Jeden na przykład z takich koncepcji przejścia od wieków średnich do nowożytności, no to jest Gutenberg i jego maszyny drukujące, tak? Że już nie trzeba książek przepisywać ręcznie, tak? Czasami mnisi spędzali całe swoje życie przepisując taką jedną księgę, tylko pojawia się druk. No a Pascal poszedł o krok dalej, no dobrze, ale a czy możemy jakoś zmechanizować w ogóle rozumowanie czy obliczenia? No właśnie, i skonstruował taki kalkulator, za pomocą którego mógł już prowadzić jakieś obliczenia. Tutaj dalej mamy już okres tuż po II wojnie światowej, to jest komputer ENIAC. Te komputery zajmowały całe pomieszczenia, nie były krzemowe, tylko były właśnie oparte na takich lampach. No i tutaj właśnie jak coś się zepsuło w takim komputerze, no to człowiek musiał 19 tysięcy możliwości sprawdzić, która z tych lamp dzisiaj to byłby jakiś tam pojedynczy element na procesorze, która z tych lamp się zepsuła. I teraz zobaczcie, że cywilizacje, żeby trwać, musiały wykonywać te obliczenia. Tak? I kiedyś wszystkie obliczenia, tak szeroko musicie rozumieć to, co ja mam na myśli, obliczenia. To, że ja teraz mówię, że wyrażam jakieś myśli, no to zakładam, nie wszyscy się z tym zgadzają, niektórzy twierdzą, że nie, ale że mój mózg po prostu wykonuje jakieś obliczenia. Tak? Dla uproszczenia załóżmy, że nasze mózgi to też są jakieś takie komputery, tylko właśnie na bazie jakiejś białkowej. Tak jak mówię, nie wszyscy by się z tym zgodzili, niektórzy twierdzą, że żeby tam wyjaśnić ludzką świadomość, działanie ludzkiego mózgu, no to nie jest koncepcja czysto obliczeniowa. Nie wchodźmy tutaj w te zagadnienia dla uproszczenia. Przyjmijmy, że zakładamy, że nasz mózg też jest jakimś komputerem. Teraz przez większość historii ludzkości, no jednak było tak, że to człowiek wykonywał
wszystkie niezbędne obliczenia, żeby trwała cywilizacja. Komu ile zapłacić za pracę, nie wiem, jak obliczyć, nie wiem, jak daleko spadnie jakaś tam kula wystrzelona z działa albo jeszcze wcześniej wystrzelona z katapulty, no nie wiem, jakieś obliczenia związane z budową miast, no wszyscy przecież uczyliśmy się na historii, jak wielkim miastem był na przykład starożytny Rzym, gdzieś tam akweduktami były doprowadzana woda, w mieście były łaźnie. No to wszystko wymagało pewnej koncepcyjnej pracy. Bez tego by cywilizacji nie było. Ale tak jak mówię, przez większość tej historii obliczenia prowadzili ludzie. W XX wieku to się zmieniło. W XX wieku, no gdzieś tam Pascal był takim prekursorem, okazało się, że może być tak, że pewne obliczenia prowadzi maszyna, a wręcz bardzo szybko się okazało, że do prowadzenia pewnych obliczeń maszyny są o wiele lepsze, o wiele bardziej wydajne. Wiecie, no dla nas na przykład dzisiaj to jest takie normalne, że tam, nie wiem, mamy jakiś taki arkusz kalkulacyjny, w którym mamy, powiedzmy, tam, nie wiem, 10 tysięcy wierszy, no i trzeba te wiersze, no i załóżmy, że w tych wierszach są jakieś liczby i posortuj mi od najmniejszej do największej. Dla współczesnego komputera to jest ułamek sekundy i nas to w ogóle nie dziwi. To znaczy, my już trochę się rozleniwiliśmy, no bo gdyby w XIX albo w XVIII wieku pokazać osobie, właśnie z tamtego czasu maszynę, która potrafi sortować liczby, no to on by był zadziwiony. To by było coś takiego no, niesłychanego. Dla nas dzisiaj to jest coś, co nas zupełnie, powiedzmy, nie nastraja do żadnej refleksji, a wręcz już dzisiaj wiemy, że oczywiście chociażby w sortowaniu liczb komputer jest o wiele lepszy od nas. No ale są też zadania, no właśnie, to się teraz zmienia i zaraz do tego dojdę, jak to się zmienia, ale dużo zadań takich, które nie zawsze da się rozwiązać w ten sposób, albo w zasadzie nigdy nie da się ich rozwiązać w ten sposób, że postępujemy wedle jakiegoś ustalonego algorytmu. Bo każdy na przykład, kto się będzie tam uczył informatyki, no to algorytmy sortujące, no to są algorytmy, których się no, każdy adept informatyki uczy. No ale dzisiaj, nie wiem, mamy samochody, które same potrafią jeździć bez udziału kierowcy. No znaczy może jeszcze nie do końca, się mówi, że to wszystko jest w fazie testów i tak dalej, no ale Tesla, tak, ma autopilota. Oczywiście to jest wszystko obwarowane, że nie możemy tak naprawdę zostawić Tesli samej sobie, no ale wszyscy widzieliśmy na pewno na YouTubie filmy, kiedy Tesle w zasadzie jadą same bez udziału człowieka. I teraz zobaczcie, że prowadzenie samochodu no jest właśnie takim zadaniem, którego nie da się ubrać w jakiś prosty algorytm. No bo za każdym razem, jak wyjeżdżacie samochodem na ulicę, to jest inna pogoda, jest słonecznie, czasami jest, no nie wiem, tak jak teraz, śnieg leży na tych ulicach, czasami jest duży ruch, czasami mały jest ruch, czasami, nie wiem, jakieś skrzyżowanie jest zamknięte, bo są prowadzone jakieś prace drogowe, no jest. Są tysiące albo setki tysięcy czynników, które trzeba uwzględnić i za każdym razem droga z samochodem z punktu A do B, już na pewno w mieście, jest inna od tej, którą odbyliśmy na przykład tydzień wcześniej czy dzień wcześniej. Nie da się tego ubrać w jakiś taki prosty algorytm. Algorytm możecie sobie to wyobrazić w ten sposób, że to jest no taka instrukcja krok po kroku, co ma maszyna zrobić. Czyli na wejściu masz na przykład, nie wiem, 10 tysięcy liczb i następnie mamy algorytm, który mówi krok po kroku, co zrobić, aby je posortować od, nie wiem, najmniejszej do największej. No właśnie, a myśląc o ostatnich 10 latach,
to mamy kolejną jakąś rewolucję. Oczywiście internet strasznie zmienił naszą cywilizację. Ale internet też się wiązał z tym, że zaczęło powstawać strasznie dużo danych. To znaczy inaczej może. Dane myśmy zawsze produkowali, bo jest w ogóle w fizyce jest na przykład taka zasada zachowania informacji, że informacja nigdy nie ginie. Dla nas się to może wydawać bardzo dziwne, no bo nie wiem, mamy tam dysk na komputerze i wymazujemy coś z tego dysku, ale de facto myślę, że fizyk mógłby nam powiedzieć, no okej, okay, ale to się zamienia w jakieś ciepło i gdybyśmy potrafili, mieli tak czułe urządzenia, to by potrafiło to ciepło na przykład zamienić z powrotem na informację, która była zapisana na dysku. Więc myśmy zawsze te informacje produkowali, tylko chodzi o to, że nigdy nie utrwalaliśmy informacji na taką skalę jak współcześnie. No bo zobaczcie, jak tam cofamy się XIX wiek i tak dalej, czy nawet do tych Sumerów, no to pozostały nam jakieś takie szczątkowe informacje z tamtych czasów. Archeolog czasami wykopie właśnie jakieś tam z grobowca jakieś rzeczy, mamy jakieś artefakty w postaci figurek, no ale mamy też jakieś zapisy, ale zostały nam takie szczątkowe informacje. Teraz zastanówcie się, ja sobie czasami robię taki eksperyment myślowy, no a za 500 lat, o ile ludzkość jeszcze będzie istniała, miejmy nadzieję, że tak, no to jak będzie wyglądała dane historyczne z naszych czasów? To już będzie zupełnie co innego, no bo tu każdy z nas na przykład, tak, mając swój telefon, produkuje właśnie tą słynną jakąś tam zostawia ze sobą ten ślad cyfrowy. Czyli w zasadzie historia będzie miała do czynienia z danymi nawet na poziomie pojedynczej osoby żyjącej w naszych czasach. Teraz zobaczcie, to wszystko tak jak mówię, strasznie się dynamicznie zmienia i o ile powiedzmy XX wiek, tak powiedzmy sobie, no to była taka powiedzmy dominacja algorytmiki, tak w takim sensie ścisłym, jak wam powiedziałem. Takim, że algorytm wykonuje krok po kroku pewną procedurę i dzięki temu no właśnie obliczenia jakieś matematyczne zaczęliśmy prowadzić. No początkowo, tak jak wam widzieliście, na przykład jeszcze się cofnijmy, ten komputer ENIAC, nie pamiętam w tym momencie, kto to powiedział, ale były jakieś takie przewidywania, a że na świecie to wystarczą 2-3 komputery. No bo komu będzie potrzebny komputer? No ewentualnie wojsko będzie potrzebowało do obliczania jakiegoś tam lotu, jakiejś rakiety balistycznej. No i naukowcy, fizycy będą potrzebowali prowadzić jakieś obliczenia, ale taki normalny człowiek, no to do czego? No, okazało się zupełnie inaczej. Pierwsze komputery, biznes akurat zaczął stosować na dużą skalę. Jakieś na przykład firmy ubezpieczeniowe, które zaczęły prowadzić rejestr swoich klientów. No później lata 70., 80., gdzie pojawia się komputer osobisty. To jest właśnie cała ta historia Apple, kiedy właśnie no, oni dostrzegli to, że jeżeli komputer podłączymy do monitora i mamy jakiś pierwszy interfejs graficzny pomiędzy człowiekiem a maszyną, no to może wręcz stać się maszyną, którą będziemy mieli na co dzień w domu i będziemy, nie wiem, no wtedy to było strasznie wizjonerskie. Dzisiaj dla nas to jest normalne, że będziemy mogli, nie wiem, oglądać jakieś treści, grać w gry przeróżne komputerowe, czy wykonywać swoją pracę, bo na przykład Apple II, nie wiem czy wiecie, no pierwszy Apple I, on nie miał w ogóle obudowy, to była sama płytka i to był produkt dla absolutnych zapaleńców, tak, tych, którzy no, chcą mieć komputer w domu, ale jeszcze nie wiadomo za bardzo, co z nim zrobić. Apple II to już zupełnie inna historia, bo na Apple II po raz pierwszy pojawiły się arkusze kalkulacyjne. I to był tak zwana killer feature, to znaczy aplikacja, która sprawiała, że to stawało się bardzo przydatnym narzędziem. Bo wcześniej arkusze kalkulacyjne to jest też fascynująca historia. To na przykład finansiści robili sobie na jakichś takich ogromnych kartkach. Oni rozpisywali sobie właśnie tam jakieś obliczenia, a tutaj ktoś, słuchajcie, a przenieśmy to, nie ktoś, nie pamiętam w tym momencie nazwiska, ale można nawet posłuchać w internecie naukowca, który to w ogóle
wymyślił. Też złośliwość historii, no dzisiaj o Apple każdy słyszał, a o nim prawie nikt. A to on moim zdaniem sprawił, że Apple II stał się absolutnym sprzedażowym hitem. No dzisiaj tutaj widzicie, idą straszne pieniądze, straszne miliardy na rozwój półprzewodników. O tym między innymi właśnie u Wolskiego opowiadałem. Z jednej strony Stany Zjednoczone, nasza Unia Europejska też przeznacza 46 miliardów dolarów na rozwój właśnie tutaj przemysłu półprzewodników w Europie. Chiny, jak widzicie, ogromne też sumy inwestują. Tajwan, Korea Południowa i Japonia. W zasadzie te państwa, no jeszcze powinniśmy dodać tutaj Holandię, tak? Bo w Holandii jest firma ASML, a więc ta firma, która produkuje maszyny do, powiedzmy, drukowania procesorów. No ale te powiedzmy państwa, no to jest taka awangarda, jeżeli chodzi o półprzewodniki i prowadzenie obliczeń. A więc zobaczcie, tak jak wam powiedziałem, pierwszy komputer to jest XX wiek, dzisiaj mamy rok 2022, zaraz 2023 i nagle znajdujemy się w takiej, zobaczcie państwo, oto sytuacji, że o ile wcześniej prowadzenie obliczeń, które są właśnie niezbędne do trwania i rozwoju cywilizacji, były wykonywane przez ludzi, dzisiaj jest to niemożliwe bez udziału, no powiedzmy, tych procesorów krzemowych. To znaczy, gdyby na przykład, tak, ja dzisiaj nie będę za bardzo w te tematy jakieś takie, powiedzmy, polityczne wchodził, ale no gdyby, prawda, gdyby nagle wszystkie nasze, powiedzmy, urządzenia i mobilne, i te stacjonarne komputery przestały działać, tak, no to mielibyśmy to, co dzisiaj jest bardzo popularne w grach komputerowych czy w filmach, na jakiś taki postapokaliptyczny świat. Nastąpiło załamanie cywilizacji. I tym samym dostęp do obliczeń, do tanich obliczeń, no staje się kluczowym zasobem, o który no, widzimy cały ten spór właśnie USA z Chinami, to tak naprawdę tym głównym, powiedzmy, obszarem, w którym teraz ze sobą wojują na razie i miejmy nadzieję, że tak pozostanie na polu takiej wojny handlowej, no to jest właśnie taka samowystarczalność obliczeniowa. Na pewno Stany są najbliżej tego, chociaż no też tutaj no chociażby fakt, że TSMC właśnie z Tajwanu przynosi swoje fabryki na kontynent amerykański, no pokazuje, że nawet oni nie są w stanie jakby wykonać tego zupełnie samodzielnie, żeby stać się w takim w pełni samowystarczalnym państwem obliczeniowym. Ja myślę, że oni do tego zmierzają. To znaczy zobaczymy, jak co będzie za 10 lat, ale oni do tego zmierzają, tak? Że w Stanach są produkowane procesory, w Stanach są budowane modele, które są obliczane na tych procesorach i jesteśmy samowystarczalni. To znaczy nic nam nie grozi, że tutaj na świecie jakaś sytuacja geopolityczna sprawi, że my nie będziemy w stanie wykonać obliczeń, które są niezbędne, tak jak powiedziałem, do trwania i rozwoju cywilizacji. I dzisiaj potrzebujemy do tego procesorów. To znaczy na razie jesteśmy w epoce krzemu, zobaczymy, jaka będzie przyszłość, może to będą właśnie komputery kwantowe. Tak, większość tutaj ekspertów wskazuje, że to jest jakby taki następny ogromny skok. Na razie jesteśmy w erze krzemowej, ale jest to niezbędne dla naszego życia. Patrzcie, tutaj też taki bardzo ciekawy moim zdaniem wykres. Tutaj jest link do źródła tego. To jest od, nie pamiętam imienia, od pana Smolarka, który właśnie na Twitterze
linkuje do takich różnych ciekawych analiz finansowych i on jest też bardzo zainteresowany rynkiem półprzewodników. Tam czasami rozmawiamy na Twitterze razem. I to jest jego wizualizacja, słuchajcie, po ostatnim takim spotkaniu inwestorskim firmy ASML, a więc tej, która produkuje te maszyny EUV do drukowania procesorów. I to są, słuchajcie, przewidywania do 2030 roku, a więc tych 8 najbliższych lat. I teraz, zobaczcie, największy udział, a to swoją drogą, zobaczcie, jaka to jest... złośliwość losu, tak? Tam ktoś mówił, tam 2-3 komputery na świecie wystarczą. No dzisiaj, no już dawno, co jakiś czas lubię sobie sprawdzić jakieś takie estymaty, ile jest telefonów komórkowych na świecie. No ich jest już pewnie więcej niż ludzi, tak? A więc największy udział w ogóle w produkcji procesorów, no to miały telefony właśnie komórkowe. TSMC najwięcej produkuje właśnie tam dla Apple, dla Qualcomma, tak, bo w zasadzie jak mamy telefon, to największe prawdopodobieństwo albo to jest telefon Apple, a więc mamy tam te ich procesory, no albo jeżeli mamy właśnie urządzenie na Androidzie, no to bardzo możliwe, że tam jest procesor zaprojektowany przez firmę Qualcomm amerykańską, a wyprodukowany przez TSMC. TSMC dzisiaj najwięcej jakby produkuje na smartfony, ale przewiduje, uwaga, to jest bardzo ciekawe, że w 2030 roku, i dla Was to też powinno być ciekawe, bo Wy niedługo będziecie wchodzili właśnie na rynek pracy i będziecie wchodzili właśnie w taki świat, większość procesorów będzie produkowanych do centrów danych. I to, przynajmniej to jest moja interpretacja. Ja to interpretuję w ten sposób, że przewidywania są następujące, że ten, można powiedzieć, nowy paradygmat programowania, a więc uczenie maszynowe, stanie się czymś bardzo powszechnym. I teraz modele, które my współcześnie trenujemy i które są takimi, powiedzmy, modelami state of the art, to są modele, których absolutnie już nie dajemy rady wytrenować na przykład na jakimś naszym komputerze domowym, nie mówiąc już o telefonie. Tylko potrzebujemy ogromne centra danych, w których te modele są trenowane. I te przewidywania ja w ten sposób rozumiem, że nadchodzi nowa epoka informatyczna. To się bardzo szybko dzieje, no bo wiecie, no komputery upowszechniły się, powiedzmy, te domowe dopiero w latach 80., tak? A my już tu, ja Wam już tu opowiadam o następnej epoce i to się czasami nazywa software 2.0. Tak jak wiecie, był internet 1.0, potem ten 2.0, gdzie się pojawiły sieci społecznościowe, teraz się mówi o internecie 3.0, nie chcę tu wchodzić w te tematy, natomiast software 2.0, on ma polegać na tym, że to, czym ja się właśnie tam fascynowałem w tym 2010-2011 roku, że to uczenie maszynowe, przetwarzanie danych, że ono tak zmieni, że to w ogóle jest nowy paradygmat programowania, że w ten sposób będziemy rozwiązywali coraz więcej problemów, informatycznie będziemy coraz więcej problemów rozwiązywali. Czyli wcześniej było tak, że no, pisaliśmy pewien algorytm, a więc zestaw kroków, które maszyna ma wykonać, aby wykonać jakieś zadanie. A my tu wchodzimy, słuchajcie, w taką epokę, gdzie większość tych problemów naprawdę ważnych i dużych będzie rozwiązywana trochę inaczej. Znaczy mamy pewien algorytm, to jest algorytm uczenia się, o którym będę Wam tu dzisiaj opowiadał, tak? Ale pokazujemy maszynie tylko pewne dane, które chcemy uzyskać. Czyli mówimy, spójrz na te dane, my chcemy, żebyś sama siebie zaprogramowała, tak mówimy do maszyny, zaprogramowała w ten sposób, abyś rozwiązywała ten problem, który przed nami stoi. I na przykład samochody Tesli, w ogóle wszystkie samochody, które są autonomiczne, to nie jest tak, że ktoś tam usiadł
i napisał program, w którym są zawarte wszystkie instrukcje, które samochód ma spełnić na drodze. Nie, absolutnie nie. To jest pewien model. Jest taki programista, no może nie programista, no to jest właśnie, on się zajmuje uczeniem maszynowym, Karpati. On ostatnio odszedł z Tesli, on właśnie tam odpowiadał za te modele. Teraz można go oglądać na YouTubie, ma swój kanał i tam prowadzi właśnie takie tutoriale. I ja po raz pierwszy ten termin software 2.0 usłyszałem od niego parę lat temu, to był chyba 2017 rok. On już wtedy mówił, że to nie jest tak, że to uczenie maszynowe pozostanie, powiedzmy, pewnym nurtem obok, że on już wtedy przewidywał, że to jest w ogóle zmiana paradygmatu myślenia, jeżeli chodzi o prowadzenie obliczeń na maszynach krzemowych, tak? Że uczenie maszynowe sprawi, że my w ogóle inaczej zaczniemy podchodzić do rozwiązywania pewnych problemów. No wy w ogóle no, zajmujecie się właśnie analizą danych, tak jak ja mówiłem. Ja też wyszedłem pierwotnie właśnie od jakiejś takiej analizy danych. Te pierwsze algorytmy, powiedzmy, które no, wtedy jeszcze deep learningu nie było, no to był na przykład drzewo decyzyjne. Być może niektórzy z was mieli do czynienia z tym algorytmem. No ale to jest właśnie też już algorytm uczenia maszynowego, bo to nie jest tak, że my ręcznie zapisujemy pewne reguły, które mają obowiązywać w tym drzewie decyzyjnym, że na przykład jeżeli pewien parametr jest powyżej jakiejś tam liczby, to zrób split tutaj, to znaczy rozdziel ten liść, że tu idą powiedzmy encje jednej kategorii, a tu drugiej. Nie, to maszyna sama sobie ustala, gdzie ma zrobić jakieś takie rozbicia w tych ścieżkach. I teraz zobaczcie, wracając, 2030 rok i przewidywanie jest takie, że większość procesorów, która będzie produkowana, to będą w ogóle procesory do właśnie centrów danych. To się w ogóle teraz tak, zobaczcie, przez wiele lat były CPU, czyli ta główna jednostka logiczna, która prowadzi obliczenia w komputerze, potem pojawiły się GPU, czyli bo wyspecjalizowane takie, powiedzmy, procesory w przetwarzaniu grafiki. Później się okazało w okolicach 2010, 11, 12 roku, że one znakomicie się, a może jeszcze nie znakomicie, ale o wiele lepiej sobie dają radę w uczeniu głębokim, będę zaraz o tym mówił. No a dzisiaj już w ogóle firmy produkują procesory przeznaczone wyłącznie do prowadzenia obliczeń właśnie na sieciach neuronowych. No nawet w iPhone'ach, tam w tym procesorze jest specjalna jednostka, ona się nazywa Neural Engine, która jest uruchamiana w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, robimy zdjęcie i to zdjęcie podlega pewnej obróbce. I to też jest pewien model, tak? No bo zobaczcie, wyobraźcie sobie, że stoi przed nami takie zadanie, że mamy zbudować klasyfikator, który jak zobaczy zdjęcie, to ma zadecydować, czy to zdjęcie zostało zrobione na przykład na zewnątrz, czy wewnątrz jakiegoś pomieszczenia. To jest dość proste na pierwszy rzut oka zadanie, bo taki klasyczny algorytm moglibyśmy zrobić w ten sposób, że powiedzmy patrzymy na pojedyncze piksele na takim zdjęciu i jeśli większość pikseli przy górnej krawędzi tego zdjęcia ma jakieś wartości, które interpretujemy jako właśnie błękit, niebieskie, a poniżej na przykład, a poniżej powiedzmy połowy tego zdjęcia, ja teraz wymyślam, to by było zbyt proste, ale można by tak kombinować, że są zielone te piksele, no to jest na zewnątrz. No tak, ale tu jest założenie, że ktoś stoi na trawie, jest piękna pogoda, to jest bardziej złożone. Niebo może być zachmurzone, zasłonięte jakimiś górami, mogą się tu wydarzyć dziesiątki rzeczy, więc tak naprawdę przetwarzanie obrazu to jest też coś, do czego dzisiaj głównie używamy machine learningu. No Tesle w ogóle nie mają już radarów.
bo na przykład inne firmy, tak jak Google, rozwijają te swoje samochody autonomiczne w ten sposób, że na tym dachu jest zainstalowane, przepraszam, takie urządzenie, które nazywamy lidarem, połączenie radaru i laseru, i ten laser bombarduje tam miliony razy całe to otoczenie i sobie buduje taką mapę otoczenia. A Tesla poszła w innym kierunku, za co zresztą jest do dzisiaj szeroko krytykowana, że w ogóle to brzydko wygląda, taki lidar, i my będziemy tak naprawdę, początkowo tam jeszcze były radary w tej przedniej części Tesli, teraz już nie ma. Oni odległość obliczają tylko i wyłącznie za pomocą do jakiegoś obiektu, tylko za pomocą danych ze wszystkich tam, ja nie wiem ile Tesla mają, chyba 8 kamer naokoło całego samochodu, i więc to jest wszystko łączone w ten obraz z tych 8 kamer, jest wyliczane, są odległości, ale to wszystko są modele. To nie są algorytmy w takim klasycznym tego słowa znaczeniu. I teraz zobaczcie, tytuł tego dzisiejszego mojego wystąpienia jest taki, że ta sztuczna inteligencja to jest inna inteligencja od naszej. I teraz, znaczy kilka slajdów wcześniej opowiadałem wam na przykład o kalkulatorze, który tam został zbudowany w XVII wieku przez Pascala. Ale ten XVII wiek, słuchajcie, on jest ważny jeszcze z jednego bardzo ważnego powodu, ponieważ w XVII wieku tak naprawdę pojawiło się coś, co jest absolutnym fenomenem, i to jest typowe dla cywilizacji naszej zachodniej, to jest naukowy pogląd na świat. Galileusz, później Newton, oni nagle zaczęli zupełnie jakoś inaczej patrzeć na świat, to znaczy stwierdzili, że modelem dla tego świata jest jakiś, że to musi być jakiś model matematyczny, to po pierwsze, a po drugie ten model sprawdzamy za pomocą eksperymentu. Z jednej strony to jest bardzo proste, tak? Takie mogło, można być dla nas już dzisiaj powiedzieć zdroworozsądkowe, ale to był, uwierzcie mi, przełom. Pierwsze takie, powiedzmy, jakieś takie przebłyski w ogóle takiego spojrzenia na świat, no to była starożytna Grecja. No, oni na przykład w starożytnej Grecji, przynajmniej niektórzy, wiedzieli, że Ziemia jest okrągła. Wyobraźcie sobie, 2500 lat temu zdawać sobie sprawę, że Ziemia jest okrągła, jeżeli takie nasze codzienne doświadczenie mówi nam coś zupełnie innego, a mówi nam mianowicie, że Ziemia jest płaska. No bo patrzymy, widzimy widnokrąg, ale to wszystko jest płaskie. Oni wtedy nie potrafili się jakoś unosić na takie wysokości, żeby było widać krzywiznę Ziemi. Nie, to było wnioskowanie na podstawie, powiedzmy, zbudowania pewnego modelu i następnie obliczenie, czy te przewidywania naszego modelu zgadzają się z jakimiś tam obserwacjami, jak słońce pada na jakiś tam kijek wbity w Aleksandrii i w jakimś tam innym mieście. Ja teraz nie jestem w stanie zrekonstruować tego eksperymentu, no ale to był już taki pierwszy przebłysk. I my tak, słuchajcie, de facto dzisiaj zdobywamy taką solidną wiedzę naukową. Znaczy stawiamy pewną hipotezę najpierw, zastanawiamy się następnie, jakie ta hipoteza ma konsekwencje empiryczne, i teraz sprawdzamy eksperymentalnie, czy te konsekwencje empiryczne zachodzą. Jeśli nie zachodzą, to wyrzucamy tą hipotezę do kosza. To znaczy ona nie działa. Ona ma jakieś przewidywania, które się nie sprawdzają. No i wiecie, no tak trochę tak było na przykład właśnie z tą fizyką newtonowską. No nagle, no bo ludzkość ma dwa sposoby przewidywania przyszłości. Jeden to jest taki, że magia i on nie działa, a drugi to jest nauka. I nagle się okazało, że przynajmniej w pewnych takich ograniczonych jakimś zakresie, no potrafimy przewidzieć, że jeśli na przykład z taką a taką siłą, nie wiem, wyrzucimy jakąś piłkę, to ona spadnie w tym i w tym miejscu. I nagle się okazało, że faktycznie, no możemy w ogóle coś tu przewidywać. Później jeszcze się okazało, że za pomocą tego rozpoznania naukowego świata możemy tworzyć technologię. I tak powstała cywilizacja naukowo-techniczna, w której my żyjemy. To znaczy rozpoznanie świata jest naukowe, a technika, technologia, która nas dotyka,
to jest, można powiedzieć, taki praktyczna odnoga od nauki. Tak? No i właśnie ostatnio na przykład tam z córką przygotowywaliśmy na przykład wynalazki XIX wieku. Maszyna parowa, później silnik spalinowy, promienie rentgenowskie i tak dalej, i tak dalej. No w ogóle XIX wiek, no to był pierwszy taki moment przyspieszenia gwałtownego. Pojawiło się tyle wynalazków, tak się zmieniło życie ludzi, tych, którzy żyli na końcu XIX wieku, a na początku, no że to wszystko zaczęło przyspieszać. A my dzisiaj, tak jak ja wam mówię i tak jak z Wolskim rozmawiałem, tak, no to ja wam, nie wiem, no mówię o roku 2010 i to jest już trochę taka prehistoria uczenia maszynowego. Minęło zaledwie 10 lat. Ale wracając jeszcze do tych zasad, no to są takie zasady poznania w ogóle naukowego świata. I tutaj jest taki cytat Richarda Feynmana z Twittera. No tam jest takie fikcyjne konto, jakby Richard Feynman jeszcze dzisiaj żył i by tweetował. No to mógłby tweetować takie rzeczy. No to był znakomity fizyk, laureat Nagrody Nobla, no ale w ogóle no, wspaniały umysł. No i słynna jego książka, Pan raczy żartować, panie Feynman, wszystkim wam polecam. No ale to on kiedyś powiedział, nie ma znaczenia, jak piękna jest twoja teoria, ani jak ty jesteś mądry. Jeśli ta teoria nie zgadza się z eksperymentami, to jest zła. I w tym prostym stwierdzeniu jest cały w ogóle klucz do nauki. No, to jest, wiecie, w logice to się nazywa modus tollens, takie rozumowanie, że jest jakieś H, jakaś hipoteza, ona za sobą pociąga pewne konsekwencje i jeśli te konsekwencje nie zachodzą, to uznajemy, że ta hipoteza jest fałszywa. I to jest zasada falsyfikacji i to w ogóle z punktu widzenia logiki to jest rozumowanie niezawodne. Niezależnie co sobie tam za to H, za to K podstawimy, to rozumowanie w całości będzie prawdziwe. Nie wiem, czy mieliście, ale możliwe, że mieliście na pierwszym roku zajęcia z logiki i tam chyba jest na przykład takie sprawdzanie zero-jedynkowe, czy coś jest prawem logiki, czy nie. No i prawa logiki to są te rozumowania, które niezależnie co podstawimy za zmienne, to w całości są prawdziwe. No i to jest właśnie takie rozumowanie. Czyli zdobywamy wiedzę o świecie w ten sposób, no, że ludzie wymyślają jakieś hipotezy, tylko zobaczcie, że te hipotezy mają takie znaczenie tutaj ścisłe, że to jest, budujemy jakiś matematyczny obraz świata i później sprawdzamy. Może nie zawsze matematyczne, ale w każdym razie tak postępujemy, że to jest czytelne, to jaką hipotezę na temat świata stawiamy. Także inni naukowcy mogą zweryfikować, czy to, co my twierdzimy na temat świata, jest prawdziwe czy fałszywe. Do końca tak nie jest, bo my nigdy nie możemy być pewni prawdy, zawsze możemy być pewni, że pewna teoria jest fałszywa. Nigdy nie możemy być pewni, że jest prawdziwa. No i właśnie można powiedzieć, że to jest taka esencja, no w ogóle no też z mojego punktu widzenia, nie wszyscy się zgodzą, no bo dawałem wam tu przykład na przykład, dawałem przykład z kulistością Ziemi. No są do dzisiaj ludzie, którzy będą twierdzili, że Ziemia jest płaska. Tutaj powiedzmy negatywnie się wypowiadałem o magii. Są też ludzie, którzy będą w magię wierzyli. Nie, no ja mówię tutaj z punktu widzenia takiego twardogłowego racjonalisty. No i jakby taki sposób zdobywania wiedzy o świecie, no stał się, można powiedzieć, takim wzorcowym. Tak? Tak naprawdę takich nauk nie jest dużo. To jest fizyka, chemia i biologia, a później wszystkie ich odnogi. Bo mamy jeszcze, ojej, ale to nie będzie wam się podobało. No, z ekonomią ja jestem czasami sceptyczny co do ekonomii, czy gdzieś tam, czy ona już doszła do takiego etapu. Powiem tylko na swoje usprawiedliwienie, że ja na przykład nigdy nie miałem z tym problemu. Ja studiowałem filozofię. Filozofia absolutnie nie jest nauką w tym znaczeniu. Tak? Bo są tacy, którzy twierdzą, że filozofia jest nauką. Nie, ona nauką nie jest. No ale to powiedzmy jakiś taki szczyt inteligencji, zdobywania wiedzy o świecie. A teraz zobaczcie, że jak na przykład
nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale jak się śledzi właśnie jakieś te doniesienia i co się dzieje właśnie tam w dziedzinie tej sztucznej inteligencji, no to chociażby na przykład nagrody za jakieś tam wybitne osiągnięcia w dziedzinie biologii otrzymało dwóch programistów za model AlphaFold. Chodzi o to, że nigdy nie potrafiliśmy do końca przewidzieć, nie wiem, w jaki sposób pewne białka, te ich łańcuchy mogą się skręcać. To było strasznie złożone obliczeniowo zadanie, różne modele powstawały, nie udawało się. No właśnie, a oni podeszli do tego inaczej. Okej, jeżeli ludzie nie potrafią, to może my potrafimy stworzyć taki model, użyć takiej techniki uczenia maszynowego, który to rozwiąże. No i on to rozwiązał. AlphaFold jest dzisiaj jakby uważany za taki algorytm, który właśnie nam pokazuje, no, w jaki sposób to skręcanie białek następuje. Świeższy przykład sprzed, nie wiem, 2-3 tygodni, to jest z kolei przykład uczenia maszynowego modelu, który wymyślił nowy sposób mnożenia macierzy. Nie wchodząc tu w szczegóły, dlaczego to jest takie ważne, no bo sieci neuronowe, o których zaraz będę opowiadał, no one właśnie tak myślą. One myślą za pomocą reprezentowania sobie tego zagadnienia jako macierz. Znaczy, mówiłem wam o zdjęciu. Tak? No tu widzimy zdjęcie, to są piksele. A teraz wyobraźcie sobie, że zamiast pojedynczego piksela, no tam są jakieś kolory. Ale możemy się umówić, że tam będziemy wstawiali liczby. Że czarny to jest taka liczba, szary to jest taka i tak dalej, i tak dalej. I macie macierz taką. Macierz liczb i ta macierz właśnie wędruje do sieci neuronowej i między innymi, słuchajcie, dlatego potrzebujemy tak ogromnych mocy obliczeniowych dzisiaj, że po pierwsze te macierze są ogromne, a po drugie te modele, które my budujemy, są gargantuiczne. Tak? To znaczy, to są modele, które trzeba obliczać w centrach danych, których utrzymanie kosztuje, wytrenowanie kosztuje miliony dolarów i utrzymanie kosztuje miliony dolarów. Być może tutaj część z was słyszała, teraz wszyscy mówią o takim modelu ChatGPT od firmy OpenAI. Nie jest do końca firma, to jest fundacja. Nie wchodźmy w to. No w każdym razie wczoraj na przykład słuchałem właśnie jakiegoś takiego podcastu, gdzie ktoś wyliczył, bo z ChatGPT można pogadać. Jak sobie wpiszecie w Google ChatGPT, to was przeniesie do strony, gdzie możecie sobie porozmawiać z ChatGPT, albo jak wejdziecie na Twitter i wpiszecie ChatGPT, to znajdziecie masę postów, gdzie ludzie pokazują, że na przykład, nie wiem, nie wiedzieli czegoś w programowaniu, zadali pytanie do ChatGPT i on im wypluł kod komputerowy działający. Ale też operuje, powiedzmy, nie tylko właśnie w programowaniu, ale też w takim naturalnym języku. No robi rzeczy niesamowite. I teraz, no wczoraj słuchałem podcastu, gdzie ktoś obliczył, że dziennie prawdopodobnie OpenAI musi poświęcić 3 miliony dolarów, żeby utrzymać ten model, bo tam cały czas idą właśnie zapytania, te wszystkie karty, na których on dokonuje tej inferencji, no muszą być co chwila uruchamiane, przecież niesamowite ilości prądu i tak dalej, i tak dalej. I mówimy tutaj już o takich skalach, to znaczy ten model GPT na przykład, no on miał tych takich powiedzmy parametrów, które tak fachowo się nazywają, takimi parametrami trenowalnymi, 175 miliardów. A Nvidia teraz wypuszcza model, gdzie takich parametrów trenowalnych jest tam ponad 500 miliardów. Tak? A więc to ogromne, jakby mnożenie ogromnych macierzy, to jest coś, co sprawiało dotąd, nadal sprawia komputerom problem. No stąd potrzebujemy trochę innych procesorów do tego, aby trenować takie duże modele. A więc tutaj w ogóle mówię już, że sztuczna inteligencja tak opracowała jakąś nową metodę mnożenia macierzy, czyli sama opracowała coś, co być może sprawi, że jeszcze lepsze modele będziemy, albo tańsze w każdym razie będziemy mogli produkować. I to jest zupełnie
inny sposób rozwiązywania problemu niż ten, który wam tu pokazałem właśnie w przykładzie takim, że no człowiek buduje jakąś tam teorię, zastanawiają się, jakie ta teoria ma konsekwencje i sprawdzamy, czy te konsekwencje są prawdziwe. Ta teoria jest czytelna. To, oczywiście, no to nie wiem, te współczesne fizyczne teoria, jakaś kwantowa, no ona wymaga w ogóle lat studiowania matematyki, no jest ciężkie, żeby to rozumieć, no ale to wszystko jest takie do zrozumienia dla człowieka. Natomiast mówiąc o tych modelach, o których wam przed chwilą mówiłem, na przykład tam do mnożenia macierzy, do skręcania tych białek, czy nawet w ogóle taki model do takiego rozmowy, one są nieprzeniknione dla człowieka. To znaczy, to jest jakiś kod maszynowy, taki model jest jakimś kodem maszynowym i to jest w ogóle jedno z takich wyzwań i pytań, które sobie dzisiaj współcześnie badacze sztucznej inteligencji stawiają. No co zrobić z tym fantem, bo to jest tak zwany black box problem, czyli problem czarnej skrzynki. Widzimy, że to, co przewiduje model, jest OK, na przykład dobrze prowadzi samochód, no, albo widzimy, że no OK, ten sposób mnożenia macierzy działa, ale nie mamy wglądu w ten model. To znaczy jest to tak złożone i zapisane powiedzmy w takim kodzie maszynowym, no, którego my ludzie nie rozumiemy. Czyli maszyna się sama zaprogramowała w taki sposób, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak ona rozwiązuje pewien problem. Czyli można powiedzieć, zobaczcie, że to jest jakiś taki nowy sposób poznania świata. Niestety będziecie dzisiaj troszkę... Tutaj was pomęczę rysunkiem, który dzisiaj zrobiłem. Wiem, że to jest straszne. Kiedyś ładnie rysowałem, ale potem przestałem rysować i już nie potrafię ładnie rysować, ale jak się zastanawiałem w ogóle, jak wam o tym... Znaczy, jak działa taka, powiedzmy, standardowa jakaś sieć neuronowa, to doszedłem do wniosku, że to trzeba przedstawić na jakimś takim przykładzie, który jest dla was bardziej dostępny, ale robię to po to, żeby wam pokazać, że sieć neuronowa uczy się w zupełnie inny sposób rozwiązywania pewnych zadań niż ludzie. Ja wiem, że na razie z tego obrazka niewiele wynika, ale już przechodzę do opowieści. Oczywiście też, bo ja was nie widzę. Jeżeli są jakieś gorące takie pytania teraz w trakcie, to możecie mi zadawać, to nie ma problemu. Tylko pamiętajcie, że ja was nie widzę, ja przed sobą mam tą prezentację. Dobrze, to spróbuję wam wyjaśnić właśnie działanie takiej sieci neuronowej, tak jak gdy, albo inaczej, postaram się wyjaśnić to tak, jak wy byście się uczyli w taki sposób, jak się uczą sieci neuronowe. Dobrze, także zamykamy sobie oczy i każdy sobie stara to wyobrazić. Zobaczcie, dzisiaj na przykład jak kupujemy meble do mieszkania, no to jest taka jedna bardzo znana firma, no większość już firm tak robi, tych meblarskich, to nie są meble gotowe, skręcone. To jest pewna, przychodzi do nas paczka. W tej paczce mamy części. Wyobraźmy sobie, że to jest krzesło. I nigdy wcześniej krzesła nie składaliśmy. Że przychodzi do nas w paczce krzesło. I teraz po człowieczemu, jak to jest robione? Po człowieczemu jest to robione w ten sposób, że razem z tym krzesłem przychodzi do nas taka instrukcja. No oczywiście są gorsze i lepsze instrukcje, no ale powiedzmy, w tej instrukcji są jakieś tam obrazki, jakieś ikonki, żeby wykonując to, co jest w tej instrukcji krok po kroku, to my zbudujemy to krzesło. No, to jest trochę podobne do tego takiego tradycyjnego, przepraszam, algorytmicznego podejścia. Czyli mamy instrukcję i wykonując ją krok po kroku, zbudujemy krzesło. A teraz robimy sobie taki eksperyment myślowy, że a co jeśli byśmy działali tak jak sieć neuronowa i mielibyśmy się nauczyć składania krzesła. I wtedy to by było, słuchajcie, zupełnie inaczej. Dlatego ja uważam, że to jest inny rodzaj inteligencji. To jest inny rodzaj inteligencji. To by musiało wyglądać w ten sposób, że oczywiście te części do złożenia krzesła też do nas przychodzą. Czyli przychodzą do nas
te części, z których mamy złożyć krzesło. My oczywiście nigdy zakładamy, robimy wtedy takie założenie, że nigdy tego krzesła wcześniej nie składaliśmy, ale razem z tym krzesłem musiałoby do nas przyjść coś, co będziemy nazywali odtąd, no ja tu napisałem schowane krzesło, a możemy też powiedzieć krzesło treningowe. Ono już jest złożone, tak jak ma być złożone. Mam cztery nogi, oparcie, jest solidnie skręcone i to jest nasze krzesło treningowe. I teraz, natomiast jeszcze jedna rzecz. My nie widzimy tak naprawdę, jak to krzesło wygląda. Ono jest takie schowane w takiej puszce, powiedzmy, w takim nieprzeźroczystym pudełku. Czyli przyszło do nas krzesło złożone, ale my go nie widzimy. Bo tak to jest, że sieci neuronowe, one nie wiedzą, tak? My im nic nie mówimy o tym, czego my od nich chcemy. Ja wam to wytłumaczę. My mierzymy, jak one są daleko od tego celu, który byśmy chcieli, żeby one wykonały. Czyli tego krzesła nie widzimy. I teraz tak, jak wygląda postępowanie? I to jest faza, którą nazywamy treningiem sieci. Ona wygląda w ten sposób, że zakładamy sobie właśnie na uszy tutaj takie urządzenie, trochę wygląda jak słuchawki, no ale ono jest takie troszkę bardziej inwazyjne. To tutaj trzeba trochę puścić wodze wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że to są słuchawki, które mają dostęp gdzieś tam do zwojów naszego mózgu. Są czasami w filmach, na przykład science fiction, jakieś takie właśnie, kiedy sobie tam ludzie wyobrażają, nie wiem, jakieś cyborgi albo w przyszłości właśnie połączenie człowieka i technologii, to jakieś wtyczki na przykład tutaj z tyłu głowy. No to coś takiego, gdzieś tam to urządzenie ma dostęp do naszych zwojów. Do naszych zwojów mózgowych. I teraz bierzemy te wszystkie części, które mamy, czyli jakieś tam cztery nogi, siedzisko i oparcie. I co my robimy? Składamy je tak, jak nam przyjdzie do głowy. No i tu widzicie, tu jest takie koślawe krzesło, które złożyliśmy. Tu ma jakąś jedną nogę w bok, tu ma na jednym rogu jakieś dwie nogi, to oparcie jest jakoś bez sensu obrócone, jedna noga sterczy do góry. No w ogóle złożyliśmy jakąś poczwarę. To w ogóle nie ma nic wspólnego z krzesłem. Okej. Ale razem z tym krzesłem, które jest wzorcowym krzesłem, krzesłem treningowym, przyszło do nas jeszcze jedno takie urządzenie, bo które będziemy, fachowo to się nazywa funkcja strat. To jest urządzenie, które w jakiś sposób mierzy położenie każdego elementu w tym krześle, które myśmy tak bez sensu zbudowali i mierzy, jak daleko ten element w tym, co myśmy złożyli, jest od miejsca, w którym powinno być w krześle idealnym. My tego krzesła idealnego nie widzimy. Ono jest zasłonięte, ale ta maszyna zbiera wszystkie informacje. Jak daleko, jak powiedzmy, jak źle tą nogę przykręciliśmy, jak tą część oparcia źle przykręciliśmy, jak daleko jest od pożądanego miejsca. Zbiera te wszystkie dane o tym, jak bardzo źle nam poszło i wysyła nam pewną informację zwrotną, właśnie tą przerywaną strzałką do tego naszego urządzenia. I to nasze urządzenie przez to, że jest połączone z naszymi zwojami mózgowymi, to jakoś tak zmienia te nasze neurony, połączenia pomiędzy neuronami, że jak nadchodzi drugi przebieg tego treningu, czyli składamy drugi raz to samo krzesło, no bo dostajemy informację, że to w ogóle jest wszystko źle, ale w jakiś sposób ta maszyna ma taką zdolność, że potrafi tak pozmieniać te nasze zwoje mózgowe, że jak drugi raz składamy to krzesło, to te błędy, które wylicza funkcję, bo to się fachowo nazywa loss function, po polsku no funkcja straty, one są trochę mniejsze niż za pierwszym razem. Następuje trzeci cykl, czyli znowu trzecie krzesło, znaczy nie trzecie, ale składamy to krzesło po raz trzeci, i znowuż, przez to, że dostaliśmy tę informację zwrotną, ja to się fachowo nazywa propagacja wsteczna,
backpropagation, to jest w ogóle, tam, jeżeli chodzi o uczenie sieci neuronowych, no taki powiedzmy, no jeden z najważniejszych właśnie algorytmów, czyli jak to, co sieć zrobiła w pierwszych, w ogóle w każdym przebiegu robi źle, jak to przełożyć na zmianę tych wag. Na przykład powiedziałem wam o tych parametrach trenowalnych, że tam jest ich 175 miliardów. To właśnie one w czasie treningu podlegają zmianom. W takim kierunku, żeby zadanie, które sieć musi wykonać, a sieć zawsze musi mieć jakieś zadanie. Tak, nie możemy trenować sieci, jeżeli dla niej nie wymyślimy jakiejś funkcji celu. W tym naszym przypadku no, to jest to krzesło zamknięte w tej puszce. Zaraz powiemy sobie o jakichś takich bardziej realnych przykładach. Tak, czyli mamy funkcję celu, mamy funkcję straty, czyli pomiar tego, jak daleko to, co wypluwa sieć, w tym przypadku co my, jest od tego, jakie powinno być. I następuje propagacja wsteczna, która polega na tym, że te zwoje właśnie mózgowe, w tym przypadku nasze zwoje mózgowe w przypadku sieci, to sieci neuronowej, są troszkę inaczej, tam te wagi trzeba ułożyć. I takich przebiegów następuje, nie wiem, kilkadziesiąt, czasami kilkaset, czasami kilka tysięcy. I wyobraźcie sobie, że po pewnym czasie to krzesło, które my składamy, stałoby się bardzo, pomimo, że myśmy nigdy tego krzesła nie widzieli wcześniej, ono by się stało bardzo bliskie takiemu prawdziwemu krzesłu. I tak się uczą właśnie sieci neuronowe. No jak widzicie, jest to inny sposób nauki. To jest w ogóle kwestia otwarta i tutaj trwa debata, że no jak to interpretować? Czy to jest ułomne? No w pewnym sensie tak, no bo my, człowiek chyba szybciej nauczy się składać takie krzesło, powiedzmy, mając do dyspozycji instrukcję. No i tu się mówi, że tu wchodzi w grę, wiecie, jakaś taka wiedza tła, że myśmy podobne rzeczy już kiedyś robili i nie wymaga to na przykład 100 prób, które zakończyły się porażką, aż złożymy dobre krzesło. Nie, sieci się uczą inaczej. Znaczy ten trening jest długi, muszą zobaczyć bardzo dużo danych treningowych. Bardzo dużo danych treningowych muszą zobaczyć i to jest w ogóle ta kwestia danych treningowych, ona ma, słuchajcie, też takie przełożenie biznesowe. To jest często na przykład w jakichś takich projektach biznesowych no jeden z czynników, który no powiedzmy powstrzymuje przed realizacją jakiegoś celu, bo na przykład okazuje się, że firma nie ma takich danych treningowych albo je ma, ale niedostatecznie dobrze oznaczone. I problem danych, posiadania danych treningowych no jest tutaj bardzo istotny w ogóle w kontekście, nie wiem, tego sporu Chiny-USA, to często się wskazuje, że przez to, że w Chinach w zasadzie każdy obywatel wykonuje przeróżne rzeczy przez tą aplikację WeChat, no i przez to, że w Chinach zatarta jest jakby granica pomiędzy przedsięwzięciem prywatnym a państwowym. Na przykład te wszystkie największe firmy chińskie, takie jak Tencent czy Baidu, no tam gdzieś w pewnym momencie wchodzi państwo, no i tam też nie ma jakichś takich rozterek, nie wiem, związanych z prywatnością. I tu się wskazuje, no Chiny mają tam ponad 1 300 000 ludzi i tyle danych, no to one mogą wygrać w tym wyścigu, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo mają więcej danych. No nie chcę tu się wypowiadać w tej kwestii, ja to troszkę inaczej widzę, bo to zależy do czego modele budujemy. To znaczy, jeżeli chcemy budować modele właśnie na przykład, nie wiem, przewidujące jakieś zjawiska społeczne, a mówiąc już mniej oględnie do kontrolowania społeczności, społeczeństwa, no to tak, to tutaj może mogą Chiny wyjść na prowadzenie i pewnie już wychodzą. No i stąd dla nich też to uderzenie w półprzewodniki jest tak bolesne. No bo jeżeli to jest właśnie dyktatura zbudowana wokół cyfrowej kontroli społeczeństwa, no to w momencie, kiedy
nie wiem, za 2, za 3 lata nie będą mogli kupić, a mówi się, że około 95% modeli trenowanych w Chinach jest trenowanych na amerykańskich GPU, na NVIDIA najwięcej, no to jeżeli oni nie dostaną nowych, powiedzmy, procesorów, no to nie będą w stanie ulepszać tych modeli. Dlatego zauważcie, to jest już uderzenie bezpośrednio no, w jakąś strukturę władzy w Chinach. I stąd wam dzisiaj o tym opowiadam, bo te takie śmieszne rysuneczki, które tu przedstawiam, no one są związane no, z takimi najbardziej, powiedziałbym, nabrzmiałymi sprawami. No dobrze, ale wracając tutaj do tego, czyli widzicie, gdybyście się uczyli tak jak sieć neuronowa, no to by było dość dziwne. Czyli najpierw byście zbudowali coś bardzo przypadkowego, a później mierząc, jak daleko to, co zbudowaliście, jest od tego naszego wzorca, no byście się poprawiali i w końcu po iluś tam iteracjach, taka iteracja właśnie w tym uczeniu maszynowym się nazywa epoką, czyli przebiegnięcie wszystkich danych w datasecie treningowym, tak? I takich epok, tak jak mówiłem, czasami przy niektórych treningach jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a czasami nawet kilka tysięcy. No dobrze, i teraz zobaczcie, że tutaj macie tak naprawdę obraz tej sieci. Ja tu trochę dorysowałem, bo trochę zawsze tego żałuję, że w tych różnych schematach takich poglądowych, jak sieć neuronowa działa, to jest sieć, która dokonuje inferencji, czyli już jest wytrenowana, natomiast trochę pomija się właśnie ten aspekt samego treningu, więc tutaj dorysowałem, że tu na zewnątrz jest jeszcze to ukryte krzesło, czyli te, zaraz wam powiem, w ogóle ta przenośnia ukrytego krzesła, co to może być tak w praktyce, na przykład w uczeniu, nie wiem, w przetwarzaniu języka. No właśnie, no to jakby tu mamy warstwę, która się nazywa warstwą wejścia i teraz o tej warstwie wejścia możecie sobie pomyśleć w ten sposób, że na przykład jeżeli to jest zdjęcie i to zdjęcie ma tam jakąś rozdzielczość n na n, no to wejściem jest właśnie taka macierz takich neuronów n na n, tak? To jest wejście do sieci, że każdy taki piksel wchodzi właśnie do sieci, no w takiej postaci, że te, przepraszam bardzo, że te piksele, tak jak powiedziałem, są zakodowane jako pewne liczby. W przypadku języka, jeżeli to jest jakieś zdanie, no to tak samo, każde słowo, nie do końca słowo, token, to byśmy powiedzieli cząstka. Kiedyś tymi cząstkami, kiedyś mam na myśli jeszcze parę lat temu, to były najczęściej faktycznie słowa pojedyncze, to znaczy tokenizacja języka polegała na tym, że dzieliliśmy takie zdanie, w którym jest na przykład 10 wyrazów, na 10 po prostu wyrazów. I taki każdemu wyrazowi było jakieś ID przypisane, na przykład jedynka, dwójka, trójka. Musieliśmy taki słownik stworzyć. Dzisiaj ta tokenizacja jest trochę bardziej złożona, nie będę w to tutaj szczegółowo wchodził, no ale na wejściu macie właśnie jakieś takie powiedzmy ID danego słowa wchodzi. Tak, mamy potem te warstwy ukryte, gdzie to są te nasze zwoje mózgowe, tak? I te strzałki, które tutaj są narysowane, no to właśnie one czasami tak się poglądowo to przedstawia, że jak są cieńsze, to ta waga jest mniejsza, jak grubsze, no to ta waga jest większa. No bo my tam te wagi, takie wagi przypisujemy. Ja dzisiaj nie będę wchodził w szczegóły matematyczne, może się jeszcze kiedyś spotkamy, więc wtedy bardzo chętnie wam jakby troszkę bardziej szczegółowo o tym opowiem. I ostatnia warstwa ta wyjściowa, czyli gdzie sieć wypuszcza no, ten swój jakby wynik tych wszystkich operacji. No i w czasie treningu następuje porównanie z wzorcem, i następnie propagacja wsteczna polega na tym, że te wszystkie wagi tutaj w tej sieci są zmieniane w taki sposób, że w następnej turze, jak wejdzie jakaś informacja do sieci,
no to ten output z sieci, to co z niej wychodzi, już będzie bardziej, powiedzmy, bliżej tego pożądanego stanu. I teraz w praktyce, jak to wygląda? No na przykład zobaczcie, że nie wiem, rozpoznawanie, nie wiem, jakichś obiektów na zdjęciach, no to polega na tym, że na przykład musimy mieć tak zwane zdjęcia otagowane, więc zdjęcia, na których powiedzmy jakiś tam fragment, który nas interesuje, jest otagowany. Albo, że to jest twarz na przykład, albo jeżeli to jest rozpoznawanie, to słynne. Jeszcze parę lat temu na przykład to było bardzo trudne dla algorytmów uczenia maszynowego odróżnić koty od psów na zdjęciach. Dzisiaj maszyny sobie z tym świetnie radzą. No ale właśnie, to musimy mieć taki zbiór treningowy, który jest podzielony na powiedzmy dwie takie podgrupy. Takie, gdzie ludzie ręcznie oznaczyli, że to są psy i takie, gdzie ludzie ręcznie oznaczyli, że to są koty. No, czy w ogóle etykietowanie danych też jest zagadnieniem takim swoją drogą. W jaki sposób właśnie to zrobić, żeby nie zawsze wykorzystywać do tego ludzi, tylko w jakiś sposób algorytmiczny jak tagować dane. Czyli wtedy powiedzmy ta decyzja jest taka zero-jedynkowa, wchodzi jakieś zdjęcie, przechodzi przez te warstwy ukryte i na końcu mamy taką funkcję sigmoidową i jeśli jest bliższa jedynce, to powiedzmy, że pod jedynką schowaliśmy etykietę psy, a pod etykietą zero koty, no to jeżeli jest powyżej tam powyżej progu, bliżej jedynki, to mówimy aha, czyli ona przewiduje ta sieć, że to jest pies, a jak jest bliżej zera, mówimy, że przewiduje, że to jest kot. W przypadku języka jak to jest? No w przypadku języka zobaczcie, to może być tak i to się nazywa w ogóle. No bo tak naprawdę to, co wam teraz opowiadam, często się nazywa w literaturze, że to jest tak zwane uczenie nadzorowane, czyli nadzór płynie jakby od tego wzorca, z tego zbioru treningowego. Ale pewne dane sekwencyjne, w tym ludzki język, mają pewną taką właściwość, że one nie wymagają czasami no właśnie tego ręcznego etykietowania. No bo zobaczcie, jak mamy, czekajcie, może przeskoczę. Ja się przeskoczę troszkę. Jak mamy zdanie w języku, no tu akurat angielskim. Where are we? I powiedzmy naszym zadaniem, czyli tą funkcją celu, tak jak tam było to ukryte krzesło, może być rzecz następująca. Zróbmy taki model, który będzie się uczył przewidywać prawdopodobieństwo następnego słowa w danym zdaniu na podstawie wszystkich poprzednich słów. I ten model GPT, o którym wam dzisiaj opowiedziałem, i ta odmiana ChatGPT, chociaż z pewnym zastrzeżeniem, to jest model, który właśnie, w którym funkcja celu jest właśnie tak określona. Przewidywanie następnego wyrazu w zdaniu. Czyli powiedzmy, wchodzi do sieci, tam musi być tak zwany taki specjalny znak, który mówimy, że to jest znak początku zdania, czyli wchodzi znak początek zdania. No widzicie, tu jest na przykład przez S oznaczony i tak się go często oznacza. To jest informacja dla sieci, okej, to jest początek zdania. Jakie będzie następne słowo? I zobaczcie, jeżeli to jest język angielski, to bardzo często tam się pojawi słowo the. Rodzajnik. No tu akurat nie. Tu jest, bo to jest w ogóle tam, prawda, to jedno z tych praw, że robotów, nie wiem, czy słyszeliście, że robot, pierwsze prawo jest takie, że tam musi służyć człowiekowi, czy tam go nigdy nie krzywdzić, a drugie jest takie, że robot nigdy nie może wykonywać rozkazu, który by naruszał to pierwsze prawo. A więc w pierwszym kroku wchodzi tylko informacja, że jest początek zdania. I teraz przewiduje sieć, jakie najczęściej słowo występuje na początku zdania. Tak? No, robi to z początku zupełnie tak, może nie zupełnie, ale przypadkowo, tak? Ale dzięki tej propagacji wstecznej, no, uczy się
tego, że no, to może być słowo D. Tutaj powiedzmy mamy słowo where, jeżeli to jest pytanie. No dobra, ale jak już mamy pierwsze słowo, to prawdopodobieństwo następnego słowa musi być uzależnione od tego, jakie było poprzednie słowo. I faktycznie tak ten algorytm działa, że on się uczy przewidywania następnego słowa na podstawie tych słów, które już widział. Czyli te sieci, o których tutaj mówię, to są tak zwane dekodery. Nie będę tutaj wchodził za bardzo w szczegóły, ale w 2017 roku powstał taki bardzo ważny artykuł, który miał tytuł Attention is all you need. Atencja, czy uwaga jest wszystkim, czego potrzebujesz. I to był artykuł, który prezentował strukturę takiej sieci neuronowej, która tłumaczy z języka A na B, tam chyba z angielskiego na francuski pierwotnie, no nie pamiętam, no dzisiaj w każdym razie te translatory, z których korzystacie, na przykład Google Translator, no one właśnie tak działają. I tą część nazywamy enkoderami, a te nazywamy dekoderami. I ten artykuł dał, można powiedzieć, początek takim dwóm gałęziom rozwoju. Z jednej strony powstały modele języka, które opierają się tylko na tej części, którą nazywamy enkoderem, i to jest na przykład BERT. Nie wiem, czy słyszeliście, jest taki model BERT i on trochę inaczej działa, o nim nie będziemy dzisiaj mówili, ale GPT, o którym teraz jest tak głośno i w ogóle o tym, co robi OpenAI, odcięło te enkodery i zostawiło tylko tą część dekodującą. I ta część dekodująca właśnie działa w ten sposób, że ona nie widzi od razu całego zdania, tylko widzi w czasie nauki, że widzi powiedzmy pojedyncze słowa, tokeny, czyli pierwszy token, później już widzi drugi token, potem trzeci i oblicza na przykład prawdopodobieństwo czwartego tokenu na podstawie trzech poprzednich. No i ona się uczy w ten sposób, tak te wagi dobierając w swoim wnętrzu, że po pewnym czasie, tak, te słowa, te zdania, które ona z siebie wypuszcza, no są w zasadzie takimi zdaniami, jakby to zrobił człowiek. Czyli tutaj tą funkcją celu jest przewidywanie następnego słowa na podstawie słów, które już w zdaniu było. Ona tak generuje te swoje wypowiedzi. Okej. I teraz zobaczcie, żyjemy już w czasach, gdzie na przykład jakieś takie pytania o bunt maszyn, one stają się zupełnie pytaniami, które możemy postawić na jakimś takim gruncie, który bym nazwał nieczysto science fiction. No bo co by to w kontekście na przykład tego, co wam tu pokazałem, co to może oznaczać, że maszyna, czy że ten algorytm, tak jak wam powiedziałem, a my nie mamy wglądu, bo to jest bardzo prosta sieć na tym schemacie, ale te realne sieci to są sieci, w których takich neuronów są miliardy. Co by to miało oznaczać, taki bunt? No mogłoby na przykład oznaczać to, że my w trochę zły sposób zdefiniowaliśmy tą funkcję celu i maszyna się nauczyła czegoś innego, niż byśmy oczekiwali. Tu wam pokażę, jest taki przykład, nie wiem, czy wy słyszycie dźwięk z tego filmu. Czy słyszycie? Halo, halo? Ja niestety nie słyszałem. A, właśnie. Dobra, to pokażę wam fragment i wam zaraz opowiem, o co chodzi. O co chodziło? Bo to jest jeszcze troszkę, bo ja wam powiedziałem tylko, powiedzmy, o tym uczeniu nadzorowanym, ale jeszcze inna taka metoda uczenia maszynowego to jest tak zwane uczenie ze wzmocnieniem. I na przykład AlphaGo, ten algorytm, który wygrał właśnie w Go parę lat temu, no to on był
też dodatkowo ta sieć dostaje pewną informację. Jeżeli robi coś pożądanego, dostaje nagrodę, a jeśli robi coś niepożądanego, no to dostaje pewną karę. I to jest, tak powiedzmy, w dwóch słowach, takie uczenie ze wzmocnieniem, czyli ta sieć może jeszcze dostawać jakąś taką dodatkową informację. To jest oczywiście wzorowane na tym, nie wiem, jak uczymy zwierzęta, na przykład, nie wiem, czy ktoś z Was ma psa, no to ten podstawowy trening psa polega na tym, że mamy jakąś nagrodę dla niego, czyli jeżeli mówimy siad, no na początku w ogóle nie wie, o co chodzi. No ale tam, nie wiem, trochę go, powiedzmy, przyciśniemy mu tą pupę i w każdym razie jak zrobi to, czego chcemy, żeby usiadł, to dajemy mu smakołyk, w pewnym czasie go uwarunkujemy tak, że będzie to rozumiał. I tu jest na przykład, słuchajcie, przykład takie czegoś, co się nazywa misalignment po angielsku, czyli właśnie takiego niedopasowania tej funkcji do celu, jaki mamy. Chodziło o to, żeby algorytm kierował tą motorówką w tej grze. Tak? I tam zostało zdefiniowane to w ten sposób, że ma zbierać jak najwięcej punktów. I teraz, co się okazało? Zobaczcie, co ten algorytm zrobił. Ta motorówka krąży w kółko i zbiera bonusy. I ona to może robić w nieskończoność. De facto ona maksymalizuje, jeszcze inne przykłady, ona maksymalizuje faktycznie tą funkcję, którą jej zadaliśmy, bo była zadana, nikt nie dodał, że musisz na przykład przez start przepłynąć. Tak? Tylko masz maksymalizować punkty. No i algorytm się nauczył tego, że jak będzie w kółko kręcił, będzie kręcił te kółka tą motorówką i zbierał te bonusy, to będzie tych punktów może nieskończenie wiele zdobyć. I proszę Państwa, ta kwestia buntu maszyn, czy tego Judgment Day z Terminatora, nie chcę Was oczywiście straszyć w żaden sposób, natomiast możemy w każdym razie te pytania dzisiaj w o wiele bardziej taki sensowny sposób zadać. To znaczy, że na przykład problem będzie polegał na tym, że my przystępując do nauczenia czegoś maszyny, źle tą funkcję celu zdefiniowaliśmy. Wiem, słuchajcie, co chwila są na przykład jakieś tam afery z Teslami, prawda? I parę miesięcy temu, nie wiem, nie śledziłem tego, nie wiem jak to się skończyło, ale był jakiś taki trend, że Tesla często miał, tak jak mówię, ja referuję. Więc ja referuję to, co gdzieś tam, powiedzmy, czytałem w internecie jakiś czas temu, więc proszę tutaj jakby nie brać tego, że to jest pewnik. Ja nie wiem, jak ta sprawa się skończyła, ale w każdym razie dochodziło podobno do czegoś takiego, że Tesla częściej niż by to wynikało z przypadku, wjeżdżały w motocykle, które jechały przed nimi. I jedna z hipotez była właśnie taka, że przez to, że one już nie mają tego radaru z przodu, a w czasie treningu były uczone głównie na tym, że przed nimi jest samochód, który ma inaczej jakoś ustawione, wiecie, te reflektory, to one nie zdawały sobie sprawy, że przed nimi jest motocykl, no i często tych motocyklistów potrącały. Nie wiem, jaki jest finał tej sprawy, no ale to mógłby być przykład takiego misja. Poczekajcie. Przejdźmy, tutaj mam, i to już jest z takiego artykułu naukowego sprzed dosłownie tygodnia, został napisany ten artykuł przez jednego z pracowników właśnie OpenAI, a więc tej firmy, która zbudowała model ChatGPT i w ogóle GPT, no jest w ogóle no, taką firmą, która, no można powiedzieć, wyznacza teraz trendy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. No tu są przykłady, na przykład wyobraźmy sobie, że wytrenujemy model, którego funkcja celu będzie następująca, że ma robić na giełdzie, zarabiać jak najwięcej pieniędzy. Tak? I they might gain the most reward via illegal market manipulations. Tak? A więc jeżeli tam nie damy żadnych, powiedzmy, dodatkowych obostrzeń i tylko damy tą funkcję celu zdefiniowaną w ten sposób, że masz maksymalizować dochody, no właśnie, to możliwe, że zacznie wykonywać jakieś nielegalne operacje
na giełdzie. Kolejny przykład, że będziemy uczyli maszyny, żeby powiedzmy artykuły naukowe, które piszę, żeby były jak najbardziej innowacyjne. Może się okazać, że będzie wtedy jakieś fałszowała eksperymenty. Tak? Albo jeżeli będziemy nagradzali na przykład za to, bo tak jak mówię, dzisiaj powiedzmy w tym świecie, w którym gdzieś ja też funkcjonuję z programistami, jest bardzo popularny taki portal, który się nazywa GitHub. GitHub służy do tego, że tam, nie wiem, te różne nasze projekty informatyczne możemy załadować, inni mogą korzystać, jeżeli to jest open source'owe. No ale w każdym razie GitHub od paru lat należy do Microsoftu i wypuścili parę miesięcy temu taki model, który się nazywa Copilot. No i on był trenowany na kodzie po prostu, czyli na językach programowania. W ten sam w zasadzie sposób, jak wam powiedziałem, przewidywać na podstawie kontekstu, czyli powiedzmy tego, co już tam w skrypcie napisałem, jaka jest dalsza część tego skryptu. Ja tego używam, ja za to płacę, bo to jest płatne, tam przez 3 miesiące jest ten Copilot bezpłatny, później trzeba płacić, żeby to używać, ale to jest przykład czegoś, co faktycznie pomaga w programowaniu i czasami może nas czegoś nauczyć, ponieważ pewne rozwiązania, na przykład takie Pythonowe, które mi podpowiada Copilot, też mnie czegoś uczą, bo ja bym to zaprogramował inaczej, a on widząc już to konto, okno kontekstu, słuchajcie, to jest właśnie ta ilość zdania, która już jest widoczna, którą algorytm już widzi i na podstawie tego okna przewiduje dalszą część, no to tak też możemy zrobić z programowaniem. I tutaj jest ten trzeci przykład. No wyobraźmy już sobie w ogóle model, który będzie tworzył jakieś aplikacje gotowe, komputerowe. I teraz, jeżeli ta funkcja celu będzie tak zdefiniowana, że ona ma jak najbardziej taka aplikacja być, przyciągać do siebie i trzymać przy sobie użytkownika, no to właśnie będzie tworzyła jakieś bardzo uzależniające aplikacji. A więc to pytanie, właśnie ten potencjalny bunt maszyn, powiedziałbym tak, ono nie jest bez sensu i w Dolinie Krzemowej wiele osób nad tym myśli, no i powiedzmy też tutaj u nas się nad tym zastanawiamy w Europie, że nie jest to do końca bezsensowne. Oczywiście ten Judgment Day i Terminatory, no to są oczywiście jakieś takie bajkowe rzeczy. Natomiast sytuacja, w której wytrenujemy maszynę i ona będzie robiła nie to, czego byśmy oczekiwali, może się chociażby wydarzyć przez to, że źle dopasujemy tą funkcję celu, czyli to ukryte krzesło, które było w tym moim przykładzie. Tutaj słuchajcie, nie będę wam puszczał, ale to jest na przykład, linki wam zostawię, też pokazanie, że tak naprawdę te neurony, które dzisiaj są w sieciach neuronowych, w sztucznych sieciach neuronowych, to jest taki mechaniczny neuron. I to jest profesor, on jest chyba z Uniwersytetu Stanforda, o ile się nie mylę, i on już nad tym pracował w latach 50. i 60. On tutaj pokazuje właśnie, jak można wytrenować taki pojedynczy neuron do rozpoznawania litery T. Czy coś jest T, czy nie T. No bardzo proste, ale chcę wam powiedzieć, że to już wtedy tak naprawdę te podstawy matematyczne istniały, tylko nie mieliśmy zasobów obliczeniowych, żeby takie bardziej złożone budować. To już wam opowiadałem. No właśnie. To jest ten dekoder, model GPT, bo zaraz wam pokażę pewne przykłady. Bo o jednej rzeczy już wam powiedziałem, bardzo ciekawej, znaczy o trzech, żebyście zapamiętali. To znaczy na pewno żyjemy w epoce, a ja mówię, to jest ostatnie 10 lat i to już mówimy o epokach. Wchodzimy w taką epokę gigantycznych modeli. Dlatego większość procesorów przewidywania są w 2030 roku, będzie produkowana na potrzeby centrów danych. Jak to w ogóle, też żebyście rozumieli, bo takie firmy jak Microsoft, jak Amazon, jak Google, no mają te swoje chmury i one
ich myślenie prawdopodobnie przebiega w sposób następujący. W chmurze budujesz swój model, trenujesz swój model, do tego potrzebna ci nasza chmura, nasze procesory, na których są wyspecjalizowane właśnie w mnożeniu macierzy i robieniu tego rodzaju rzeczy. Ale oprócz tego istnieją też takie procesory, po polsku można je nazwać brzegowymi, edge processing, czyli to, co macie na przykład już w telefonie albo w jakimś innym urządzeniu, na przykład, nie wiem, w jakimś dronie bojowym, który leci na przykład sobie nad Ukrainą i rozpoznaje, nie wiem, cele w postaci rosyjskich czołgów czy wozów bojowych i on ma na przykład taki model wgrany, który został wytrenowany na podstawie, nie wiem, setek tysięcy godzin nagrań z lotów bojowych i tam są oznaczone właśnie wozy bojowe rosyjskie i ma taki model i on właśnie, bo on nie może być już z chmurą połączony, bo to by było bardzo niebezpieczne. No w ogóle po pierwsze musimy opracować metodę, żeby połączyć tego drona właśnie z jakimś centrum danych i tak dalej. Nie, on ma wgrany ten model już na ten edge procesor, czyli ten procesor brzegowy i ten edge procesor, on już tylko inferuje, czyli wytrenowany model służy mu tylko do tego, żeby wywnioskować, o tu jest cel, dobra, lecę, uderzam i tak dalej. Czyli jakby to idzie dwukierunkowo, z jednej strony te centra danych, ale ważne też są takie procesory wyspecjalizowane w samej już inferencji wytrenowanych modeli. To pierwsza rzecz, czyli duże, wchodzimy w epokę dużych modeli, które naprawdę wymagają dużych mocy obliczeniowych, gargantuicznych. No prawdopodobnie no będą niedługo modele będą miały więcej tych wag, które podlegają treningowi, niż mamy neuronów w mózgu. A dzieje się to dlatego, że to jest spór też to, o czym mówię, czy mamy iść w skalę. Na razie przemysł, no tak bym powiedział, przemysł, no i cały ten kierunek jest, że idziemy w skalę, budujemy coraz większe modele. Zaraz wam powiem dlaczego. Druga rzecz, żebyście zapamiętali, to jest ta funkcja celu. Tu mogą się pojawić jakieś takie rozbieżności, w tym może być jakieś niebezpieczeństwo. A trzecia rzecz, dla mnie jest chyba najbardziej fascynująca, to jest coś, co nazywamy emergencją. To znaczy uczymy modele jednej, no powiedzmy, no to nie do końca taka prosta, ale prostej rzeczy, ale tak naprawdę model uczy się dodatkowo rzeczy pożądanych, ale takich, które, o których nie zakładaliśmy, że się ich nauczy. I ten model GPT, GPT, GPT-3, bo o nim mówię, to jest ten, który ma to 175 miliardów parametrów, no jest właśnie takim modelem. To Stanisław Lem kiedyś mówił, że jak się rozwija jakaś nowa dziedzina nauki, to nie jest tak, że my, nie wiem, zaczynamy rozumieć jakąś obszar rzeczywistości i okej, go już rozumiemy i zajmujemy się nowym, tylko to najczęściej jest tak, że jak zaczynamy rozumieć lepiej jakiś obszar rzeczywistości albo mieć jakieś osiągnięcia w jakiejś nowej dziedzinie nauki, to jednocześnie rozlewają się takie, można powiedzieć, nowe obszary niewiedzy, które stają się przedmiotem badań. I teraz te modele, takie jak GPT-3, czyli te gargantuiczne modele, tak jak wam powiedziałem, nie mamy do nich wglądu. My nie rozumiemy, dlaczego do końca one tak działają, a nie inaczej. No bo zobaczcie, on był nauczony prostej rzeczy, przewidywać następne słowo w jakimś ciągu, ale dzisiaj bardzo dużo się mówi o tym, że on się nauczył czegoś o wiele więcej. Możecie sobie o tym GPT i chat GPT też, bo to jest ten sam model, tylko że tam jeszcze jest dodatkowo wykorzystane to uczenie ze wzmocnieniem, ale w tym oryginalnym GPT on się uczył na niesamowitej ilości danych. To znaczy żaden człowiek nigdy nie przeczytałby tyle, ile przeczytał ten model w czasie treningu. On był trenowany na zrzucie całego internetu. To jest taki projekt, nie wiem, jak się nazywa, Common Data, nie pamiętam w tym momencie, gdzie są zrzuty całego internetu.
On się uczył w zasadzie, można powiedzieć, że on przeczytał cały internet, no trochę koloryzuje, no ale tak przeczytał całą ludzką wiedzę i on się nauczył rzeczy, których nie przewidywaliśmy, na przykład nauczył się rozumowania. I teraz pojawia się kwestia taka, i to jest taki, powiedzmy, najgorętszy temat, jeżeli chodzi o przetwarzanie języka naturalnego, czyli tak zwane odpytywanie modeli. I teraz zobaczcie, tutaj to jest taki słynny z ostatnich, powiedzmy, kilku miesięcy artykuł napisany przez japońskich naukowców i oni właśnie rozmawiali z GPT i oni najpierw mu zadali takie, czyli zobaczcie, to co wam mówiłem, on de facto przewiduje następne słowa i to, co macie powyżej tej kreski, to jest ten kontekst, czyli to, co już człowiek mu zadał i jego zadanie polega na tym, żeby przewidzieć następne słowa. No ale tu jest pewne zadanie, że tam żongler ma 16 kulek, połowa tych kulek jest golfowa i połowa z tych golfowych kulek jest niebieska. Ile niebieskich golfowych kulek znajduje się, tutaj się znajduje. Następnie the answer Arabic numeral is, czyli mu zadajemy, mówimy mu jakby co ma zrobić. Czyli zobaczcie, on ucząc się takiego prostej rzeczy jak przewidywanie następnego słowa, my możemy zadawać mu pewne pytania, ale on tu źle odpowiadał. On odpowiadał, że to jest oś. Ale ci naukowcy właśnie z Japonii odkryli, że jeśli dopiszemy jeszcze w tym prompcie, czyli w tym zapytaniu, let's think step by step, czyli pomyślmy krok po kroku, to zobaczcie, jak on zupełnie inaczej udostępnia. Po pierwsze, dobrze odpowiada, że są cztery golfowe piłki, a poza tym rozpisuje całe rozumowanie. I on w jakiś sposób, my nie wiemy do końca w jaki, te modele, przez to, że są tak ogromne i przez to, że były uczone na tak ogromnej ilości danych, potrafią rozumować. I coś bym wam chciał tutaj pokazać. Powinniście widzieć teraz taki notatnik Jupyterowy. Zobaczcie, ja tu jestem na przykład podłączony do tego API OpenAI. I zobaczcie, możemy mu zadać taki prompt. Dokończ rozumowanie, czyli opisuje mu zadanie, które ma wykonać i daje mu dwie pierwsze przesłanki. Każdy filozof jest człowiekiem, każdy człowiek jest ssakiem, a zatem i dwukropek. I teraz to weźmiemy jako prompt i zapytamy się naszego OpenAI, jakby dokończył to rozumowanie. Każdy filozof jest ssakiem. I dokładnie z tego sylogizmu to wynika. Jeżeli każdy filozof jest człowiekiem, a każdy człowiek jest ssakiem, to każdy filozof jest ssakiem. Czyli wykonując jedno zadanie, pojawiła się jakaś emergentna cecha tego modelu, że on potrafi też rozumować coś, czegoś nie zakładaliśmy, że potrafi też wykonywać pewne polecenia, bo ja mu tu napisałem, że dokończ rozumowanie. Też zauważcie, on jest jakby po polsku i po angielsku i w innych językach potrafi rozumować. Tutaj jest trudniejsze rozumowanie. Niektóre samoloty są odrzutowe, żaden samolot odrzutowy nie ma śmigła, a zatem, widzicie, nawet my się musimy przez chwilę zastanowić, jaki byłby tu konkluzywny wniosek. Na przykład taki, samoloty ze śmigłami nie są odrzutowe. To by konkluzywnie wynikało z tych dwóch przesłanek, ale z tego, co robi, jak robiłem sobie eksperymenty, z tym rozumowaniem sobie nie daje. Żaden samolot nie ma śmigła. Jest to błędny wniosek. Wie, że ma z tego wyciągnąć jakiś wniosek, czyli jakby dopisuje ten coś, co brzmi jak wniosek z rozumowania sylogistycznego, ale błędny. Zobaczcie, tutaj mam w ogóle przykład z tego papieru, który przed chwilą, z tego artykułu, który przed chwilą czytaliśmy. Question: a juggler can juggle 16 balls, tra-la-la-la. Let's think step by step. I oni odkryli, że jak mu się dopisze to think step by step, to sprawia, że on oddaje nam, można powiedzieć, na wyjściu z tej sieci, gargantuicznej sieci, jest poprawne rozumowanie, krok po kroku i dobra odpowiedź. Ja tutaj w ogóle w tym notatniku jestem podpięty do API OpenAI.
Oni, znaczy to jest teraz tak, że można się podpiąć do tego ChatGPT najpierw chyba przez miesiąc bezpłatnie, a później te opłaty przynajmniej dla takiego pojedynczego użytkownika są niewielkie. Ja pamiętam, że za poprzedni miesiąc chyba sumę $1 zapłaciłem za takie, powiedzmy, używanie takiego modelu. I teraz zobaczcie, no wśród wielu teraz inwestorów mówi się o tym, że bardzo dużo też aplikacji teraz powstanie i to będzie też przynosiło pieniądze na, tak mówiąc nieładnie, międzymordziu. Z jednej strony mamy jakiś gigantyczny model, a z drugiej strony mamy no, biznesy, które mogą jakoś wykorzystać taki model, ale jednak potrzeba jakiegoś takiego pośrednika. Co można z tym zrobić? Zobaczcie, tu na przykład mamy jako prompt taki tabelaryczny opis jakiegoś produktu, jakiś tam spodenek, tak? Teraz chcemy, zadaliśmy mu takie zadanie, stwórz opis produktu na podstawie atrybutów. Zobaczcie, model, który był uczony przewidywania następnego słowa, to bierze sobie jako kontekst i przewiduje opis produktu, bo to faktycznie to jest opis tego produktu na podstawie tej informacji tabelarycznej. To może być na przykład użyteczne w pozycjonowaniu waszej strony w Google. Powiedzmy, że prowadzicie jakiś e-commerce, to te boty Google zwracają na to uwagę, czy tam są opisy. No ale to człowiek musiał robić, tak? Bo taki na przykład taką tabelkę możemy pobrać z jakiegoś stanu magazynowego, no bo produkty do naszego sklepu przychodzą z magazynu, no i tam często są takie tabele z danymi, tak? No ale potem trzeba robić jakieś opisy, no i to człowiek ręcznie robi. A tu się okazuje, że model może coś takiego za nas zrobić. Więc my wchodzimy właśnie w taką epokę, znaczy w epokę, gdzie prawdopodobnie no ten dostęp, to też jest problem, że dostęp do AI, on nie jest taki do końca demokratyczny, to znaczy miliony dolarów na utrzymanie tego i trening, no właśnie, to mają giganci z Doliny Krzemowej, ale z drugiej strony, no my, jakby podpinając się do API, które będą nam udostępniali, czy firmy, które będą udostępniały API do takich modeli, które zostały wytrenowane na takich bardzo ogólnych zadaniach, no będziemy mogli jakieś takie szczegółowe zadanie, no bo skonstruowanie opisu na podstawie tabelki to już jest bardzo szczegółowe zadanie. I teraz, no gdybyśmy chcieli jakoś wewnętrznie to trenować, no to można sobie wyobrazić, ale musielibyśmy dane zgromadzić, czyli ktoś by de facto musiał napisać te opisy. Czyli gdybyśmy mieli takie dane, takie pary, tabelka, opis, no to może jakoś in-house byśmy wytrenowali model, który by coś takiego robił, tylko że to rosną koszty, czas, a czas jest, wiecie, czasu nigdy nie da się pomnożyć, tak? Pieniądze da się pomnożyć, a czasu nie. Więc przewiduję ja osobiście też, że no, trzeba się z tym pogodzić, bo wiele osób, które się zajmuje uczeniem maszynowym, no nie chce trochę się z tym chyba tak psychologicznie pogodzić, że to my mamy te modele budować i tak dalej. No przynajmniej te dane, które jakby obserwuję, to właśnie co wam mówiłem o tym, że nie wiem, w tych centrach danych będzie, że tych centrów danych będzie coraz więcej, no to ja jednak przewiduję, że w najbliższych latach to będzie wyglądało w ten sposób, że będą trenowane gargantuiczne modele, a my do tych modeli będziemy się podpinali i za pomocą właśnie tego, że ich emergencji, tak? Bo tak jak wam powiedziałem, to jest model, który przewiduje następne słowo, a tu robi rzeczy, jak ja pierwszy raz parę lat temu zacząłem o tym czytać, co jakby ten model potrafi robić, nie byłem w stanie tego zrozumieć. Dopiero później się doczytałem, że to faktycznie to jest emergentne. Nikt do końca nie wie, jak to się dzieje, że ten model potrafi wykonywać tak przeróżne zadania. Wiemy tylko tyle. Jest ogromny i że był trenowany na ogromnej liczbie danych, stąd jest cały czas tendencja, żeby tą poprzeczkę jeszcze podnosić, że jeszcze większy model, no bo te dane, jak się czyta tam z treningu i z wykonywania różnych zadań przez ten model, no one były obiecujące, to znaczy ta krzywa się nie wypłaszczała.
że on miał coraz lepszy performance na różnych zadaniach w miarę jak zwiększała się skala tego modelu, więc na pewno kolejny model będzie większy, chociaż no bo OpenAI, tak jak mówię, parę tygodni temu wypuściło chat GPT i no, ludzie oszaleli na punkcie w ogóle tam tego modelu. Tak jak mówię, to jest taki model, jak wam pokazuję, plus on jeszcze był, dostawał właśnie taką zewnętrzne kary i nagrody. Ja jeszcze nie czytałem w ogóle tego dokładnie opisu, jak był chat GPT trenowany, bo tak jak wam mówię, no teraz w zasadzie z tygodnia na tydzień są jakieś newsy, coś nowego się pojawia, na pewno wszyscy też widzieliście możliwości stabilnej dyfuzji, że na podstawie tam wpisania kilku słów, no prześliczne jakieś obrazy nam potrafi AI generować. Bardzo dziękuję za ten wykład, bardzo dziękujemy za to przedstawienie tematu. Drodzy Państwo, ze względu na to, że już i tak mocno przekroczyliśmy nasz czas, na szczęście zdalnie z tym nie ma większego problemu, natomiast z pewnością bardzo chętnie jeszcze w przyszłości zaprosimy Pana doktora. Oczywiście, ja bardzo chętnie. Na przedstawienie szerzej tego tematu. Zachęcam Państwa do zerknięcia na LinkedIn oraz Twitter Pana doktora Leszka Bukowskiego, gdzie tam też sugeruję zadanie pytania, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką. A na ten moment bardzo serdecznie dziękuję i chyba pozostaje mi życzyć wesołych świąt wszystkim oraz udanego nowego roku. Państwu życzę wesołych świąt i tak jak mówię, no jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie, no i możliwe, że jeszcze się spotkamy. Ja bardzo chętnie tutaj jeszcze do was wrócę i wam opowiem jeszcze o kolejnych rzeczach. W takim razie bardzo dziękuję i życzę udanego wieczoru. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.